imieniu pani dyrektor Jolanty Rycyk, dyrektora pierwszego liceum INZ w Pikoraju, mam ogromną przyjemność przywitać wszystkich gości dzisiejszego wydarzenia. Bardzo cieszymy się, że możemy gościć Państwa w naszych murach na niezwykłym wydarzeniu konferencji popularno-naukowej Archeologia Powiatu Biłgorajskiego. Wydarzenie pod patronatem honorowym pani poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Beaty Strzałki oraz pana starosty Biłgorajskiego, pana Andrzeja Szalipa. I oddaję głos głównemu organizatorowi. Przekazuję naszą aulę w ręce pana dyrektora Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, pana Marka Majewskiego. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Proszę Państwa, chcę powiedzieć, że gościnność tej szkoły pierwszego LO w imieniu ONZ w Biłgoraju to naprawdę ewenement i to w szerokiej skali współpraca z paniami dyrektorkami, jak się wyrażę, z dyrekcją, to czysta przyjemność i satysfakcja. Bardzo dziękuję za gościnność, za otwarcie i za w ogóle otwarcie dzisiejszej uroczystości, dzisiejszego spotkania. Pani wicedyrektor Katarzyna Tkaczyk zaszczyciła nas dzisiaj otwarciem konferencji w imieniu swoim i pani dyrektor Jolanty Rycyk. Proponuję w tym momencie naprawdę szczere brawa dla pań, bo to są panie, które dużo robią dobrego i tworzą wspaniałą atmosferę. Brawo. Proszę Państwa, bardzo się cieszę. Ogromnie się cieszę, że możemy się spotkać na spotkaniu, na konferencji popularno-naukowej właśnie w tym miejscu, o tym miejscu już wspomniałem, ale będziemy powracać nieraz, ale o samej konferencji powiem tak. To, że nazywa się Archeologia Powiatu Biłgorajskiego, Historia i Perspektywy, to nie przypadek. Jako, że od kilku lat staramy się, aby popularyzować to, co zostało wytworzone, zbadane i również jak gdyby zasymbolizować, zapowiedzieć to, co się może zadziać i zadzieje się również za naszą sprawą. Proszę Państwa, jest to spotkanie wyjątkowe, bo pierwsza konferencja w Biłgoraju i pierwsza konferencja na ten temat. I proszę Państwa, również pozwolę sobie tutaj ukraść z torby i pierwsza książka na temat, proszę Państwa, archeologii powiatu biłgorajskiego. Książka stanowiąca zbiór wystąpień właśnie z tej konferencji, z tego spotkania. Proszę Państwa, jest to nie tylko radość dla mnie i dla zespołu naszego, szczególnie dla pana doktora Konrada Grocheckiego, naszego archeologa, ale i satysfakcja. Jako, że jest to pewne podsumowanie tego, co zostało osiągnięte, ale i zapowiedź, powtórzę jeszcze raz, tego, co mamy w planie. Mam nadzieję, że to jest również motywacja dla innych, żeby się jeszcze bardziej zainteresować tą dziedziną, archeologią i to właśnie ziemi biłgorajskiej i że zespoli się wokół nas grupa ludzi jeszcze bardziej zainteresowanych, ponieważ coś dziwnego takiego pokutuje w środowisku na ziemi biłgorajskiej, iż nie ma zbyt wielu stanowisk
archeologicznych wokół Biłgoraja, samym Biłgoraju i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, co udowadniamy, że nie dość, że jest to wielkie bogactwo, przebogate, jeżeli chodzi o stanowiska archeologiczne, to jeszcze naszym zadaniem dzisiaj poprzez konferencję jest pokazanie, jak należałoby chronić te stanowiska, jako że nieraz nie zdajemy sobie sprawy z tego, że w naszym najbliższym sąsiedztwie może być wyjątkowe stanowisko właśnie archeologiczne. Proszę Państwa, książka i konferencja została przygotowana według pomysłu właśnie osoby, którą już wymieniłem, pana doktora Fondana Grocheckiego, kustosza Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, Wydziale Archeologii i Numizmatyki. Bardzo dziękujemy, brawa. Proszę Państwa, pana Konrada Grocheckiego miałem zaszczyt i honor poznać w Krasnostawie, gdzie przez 2 lata pełniłem funkcję dyrektora muzeum i wszystko zrobiłem, żeby go ściągnąć tutaj, ponieważ jego umiejętności, wiedza i zapał do pracy to jest pewnik, że po prostu archeologia biłgorajska będzie rozwijana, popularyzowana. Na niego można zawsze liczyć. Dziękuję Ci, Konrad, za wszystko. Proszę Państwa, ale oczywiście dzisiejszą konferencję nie moglibyśmy zorganizować, gdyby nie ci, którzy są autorami wystąpień i którzy dzisiaj pokażą się nam na żywo i te wystąpienia będziemy mieli możliwość i przyjemność wysłuchać i zobaczyć. No i dlatego też pozwólcie Państwo, że ich od razu powitam. Pana Grocheckiego już witałem, jest autorem jednego z wystąpień. Pan Jerzy Kuśnierz. Witamy Cię. Pan Wiesław Koman. Pan Seweryn Kosmala. Pani Anna Jączek. Pan Grzegorz Mączka. Proszę Państwa, chcę powiedzieć, że nasza konferencja nie odbyłaby się dzisiaj, gdyby nie instytucje i osoby, które nas wsparły. Naszym głównym partnerem wydarzenia jest województwo lubelskie, Lubelskie Smakuj Życie, co widnienie na rolapach. I dzisiejsze wydarzenie zostało objęte patronem honorowym przez panią Beatę Strzałka, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dzisiaj są przedstawicielki pani poseł. Oraz przez naszego kochanego pana starostę Andrzeja Szarlipa, który jak zwykle nie dość, że objął patronatem honorowym, to wspiera nas organizacyjnie, mentalnie, co najważniejsze, finansowo. Witamy serdecznie. Proszę Państwa, no i moim przyjemnym obowiązkiem jest wymienić partnerów medialnych. Mianowicie patronatem medialnym objęły nas następujące media: TVP Lublin, Kronika Tygodnia, Biłgorajska.pl, Nowa Gazeta Biłgoraj, Biłgorajska Telewizja Kablowa, Katolickie Radio Zamość, Biłgoraj.pl. Bardzo dziękuję i podziękujmy prawami. Zawsze można na Was liczyć, mówię do mediów, które są, te same media są obecne dzisiaj tutaj z nami. Naprawdę to jest dla nas bardzo ważne, żeby przekazywać to, co robimy dalej w przestrzeń internetową i w ogóle medialną. Bardzo, bardzo za to Państwu dziękujemy. Proszę Państwa, no i
konferencja z faktu, że dzisiaj się odbywa, jesteśmy, jak powiedziałem, bardzo dumni. Cieszymy się. Ale cóż to by było za spotkanie, gdyby sobie tak pogadali w muzeum, zrobimy konferencję, zorganizujemy, a nie byłoby publiki tak zwanej, szczególnie gości honorowych. Dlatego też, proszę Państwa, pozwólcie, że uczynię wielki, radosny obowiązek powitania gości honorowych i w ogóle gości dzisiejszego spotkania. Witam jeszcze raz pana Andrzeja Szarlipa, starostę Biłgorajskiego. Jeszcze raz. Panie starosto, mam napisane, pomylę się i co? Nie będę ryzykował. Przedstawicielki biura poselskiego, pani poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Beaty Strzałka, to pani Jolanta Ziobrowska i pani Marta Mojak. Proszę Państwa, z wielką przyjemnością i satysfakcją witam osobę, która blisko, bardzo blisko była związana z człowiekiem, którego dzisiaj będziemy wspominać, bo był archeologiem, wieloletnim dyrektorem Biłgorajskiego Muzeum Świętej Pamięci Jerzego Waszkiewicza. I pozwólcie Państwo, że powitam w imieniu swoim i waszym małżonkę świętej pamięci pana dyrektora, panią Grażynę Waszkiewicz. Bardzo nam miło, bardzo nam miło. Jest nam dzisiaj, proszę Państwa, no, człowiek, który popularyzuje ziemię biłgorajską, ale którego znamy od lat z telewizji i nie tylko, który związany jest z kulturą w ogóle biłgorajską. Proszę pozwolić, że z wielką satysfakcją i radością powitam pana Stefana Schmidta, prezesa Fundacji Kresy 2000. Jest z nami dzisiaj również pan Andrzej Czegorowski, członek Rady Muzeum. Witamy serdecznie. Który przybył wraz z przewodniczącym Rady Muzeum, Tomaszem Karolczakiem. Witamy gorąco. Pan przewodniczący jest nauczycielem jednocześnie historii, popularnie mówiąc, w budowlance, i przybył wraz z młodzieżą. To podwójne podziękowania się należą panu profesorowi i panu przewodniczącemu. Jest również wśród nas pan Stefan Oleszczak, również członek Rady Muzeum. Widzicie Państwo, jakich mamy członków muzeum, jaką mamy Radę Muzeum, jaką mamy Radę. To nie tylko, że figuralnie są, ale interesują się, prawda? A jeszcze ile wniosków przedstawiają mi w planie pracy na dalszą działalność. Proszę Państwa, z ogromną przyjemnością przy Państwa obecności pragnę powitać dzisiaj wieloletniego kierownika Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Zamościu, panią Marię Fornal. Witamy gorąco. Witamy, witamy serdecznie. Proszę Państwa, jest z nami pani Jolanta Bagińska, archeolog z Muzeum w Tomaszowie Lubelskim, z Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim. Witamy gorąco. Pan Andrzej Miazga, szef Biłgorajskiej Rady Seniorów, jest z nami. Witamy gorąco i serdecznie. Również jest dzisiaj bogato reprezentowany Uniwersytet Trzeciego Wieku i proszę pozwolić, że powitam panią prezes Danutę Idzik, pana Izydora Wagę, witamy, pana Ryszarda Korniaka,
I witam też, jest wśród nas dzisiaj pan Antoni Sidor, koło PTTK Janów Lubelski. Zawsze na pana można liczyć. Jest również dzisiaj Janusz Szabat z grupy eksploatorów z Tarnogrodu, tak? Z Tarnogrodu, tak. Proszę Państwa, jest też wśród nas pani Maria Szeryga, dyrektor miejskiej powiatowej biblioteki publicznej w Biłgoraju. Witamy gorąco. Pani Anna Kawryluk, Biłgorajskie Towarzystwo Regionalne. Witamy serdecznie panią. Pani Maria Szado, Społeczny Komitet Upamiętniania Miejsc Pamięci Narodowej. Witamy. I pani Anna Kozdra również. I jest z nami również pan Michał Kańkowski, zastępca prezesa Biłgorajskiego Towarzystwa Regionalnego. A teraz powitam mojego kolegę i przyjaciela z wielką satysfakcją, pana Arkadiusza Nowickiego, prezesa Stowarzyszenia Wiktoria. Proszę Państwa, no i przyszedł moment, bardzo dla mnie radosny. Chcę powitać oficjalnie młodzież, bo to głównie dla was, kochana młodzieży, dzisiejsze spotkanie jest organizowane. Mamy nadzieję, że ziarno, które dzisiaj zostanie rzucone, przyniesie plon w postaci waszego zainteresowania dziedziną archeologii. Jest z nami Szkoła Podstawowa nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Biłgoraju z opiekunem. Witamy! Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju. Witamy gorąco. Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju z opiekunem z panią Karolczak. Witamy młodzież z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia ONZ w Biłgoraju wraz z opiekunem. Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia świętego Jana Pawła II w Biłgoraju. Witamy. Cieszymy się, że jest również wśród nas Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju z opiekunem. Jest z nami również, czego się cieszymy, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju wraz również z opiekunem. No i nie zawiodła jak zwykle Szkoła Podstawowa nr 1 w Biłgoraju wraz z opiekunem, z panem Andrzejem Czakorowskim, który jest jednocześnie w tej szkole zastępcą dyrektora. Witamy gorąco. Media wymieniłem wcześniej, a teraz proszę Państwa, przyszedł moment, kiedy należy oddać głos i to osobie, która dzisiaj pełni patronat honorowy, panu staroście biłgorajskiemu Andrzejowi Szarlipowi. Zapraszam serdecznie i dziękujemy za wsparcie i za obecność. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że Muzeum Ziemi Biłgorajskiej podjęło ten temat i jest zorganizowana, tak jak pan dyrektor powiedział, po raz pierwszy tego typu konferencja popularnonaukowa, konferencja, która dotyka tematu archeologii, czyli tej historii najdawniejszej, najstarszej, tej, której często nie można było przekazywać za pomocą środków, które my znamy obecnie. Zachowały się jedynie różnego typu artefakty, różnego typu przedmioty i to właśnie z ich kształtu, z ich powiedzmy materiału, z którego zostały zbudowane, my dzisiaj możemy czerpać wiedzę o życiu codziennym, w różnych aspektach ludzi, którzy mieszkali przed nami na terenach dzisiejszego powiatu biłgorajskiego, można powiedzieć też Lubelszczyzny szerzej. Więc ja bardzo dziękuję panu dyrektorowi, wszystkim państwu prelegentom, naukowcom, którzy dzisiaj będą swoje wystąpienia prezentowali. Cieszę się również z obecności młodzieży, bo szanowni państwo, tak naprawdę
historia, w tym również archeologia, jej znajomość determinuje nas, definiuje do poznawania właśnie tych faktów z przeszłości, a to tak naprawdę jest częścią składową naszej tożsamości. To, jak wyglądała ta historia, jak ludzie żyli przed nami, również w tych zamieszkłych, dawnych czasach, z pewnością ma wpływ na kształt dzisiejszego społeczeństwa, na kształt tego, tych wszystkich relacji społecznych, ale też tej kultury materialnej tak zwanej. Więc ja osobiście bardzo się cieszę, bardzo dziękuję wszystkim organizatorom za podjęcie tego ważnego tematu. Młodzieży życzę, żeby zainteresowała się również tą tematyką i zgłębiała swoją wiedzę w tym zakresie. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Proszę Państwa, jak spojrzałem na Pana Profesora, to mnie pot zalał, bo nie powitałem, bo ja nie wiem dlaczego. Pan Profesor nie zameldował się w stanowisku zapisania na listę i to jego wina, ale oczywiście to jest żart. Witamy serdecznie znanego nie tylko w naszym województwie archeologa, Pana Profesora Jerzego Liberę. Witamy serdecznie. Zapraszam do odczytania listu Pani Poseł, przedstawicielkę. Proszę bardzo. Dzień dobry. Szanowni Państwo, archeologia jest formą kreowania, pielęgnowania i odzyskiwania pamięci. Swoistym zegarem, który wskazując teraźniejszość, odsyła nas do przeszłości. Dzisiejsza konferencja stanowi niepodważalny dowód bogactwa naszego regionu. Wszyscy jesteśmy spadkobiercami wyjątkowego dziedzictwa kulturowego. Powinniśmy być dumni ze swojego pochodzenia i swojej kultury. Dziedzictwo archeologiczne coraz częściej, poza oczywistym zachwytem rzeczami pięknymi i odległą przeszłością, staje się spoiwem społeczności. Zabytki archeologiczne kształtują i budują obraz przeszłości. Są przekazem z minionych lat. Poznanie historii, powstawania tych wytworów i ich budowy czy techniki wykonania wpływa na podniesienie świadomości, a przede wszystkim odpowiedzialności lokalnej za pozostawione dla przyszłych pokoleń artefakty. Naszym obowiązkiem jest przechowywanie i konserwacja eksponatów w taki sposób, by mogły z nich korzystać następne pokolenia. Dziękuję organizatorom konferencji oraz wszystkim prelegentom za przygotowanie oraz podzielenie się z uczestnikami wiedzą o przeszłości naszego regionu. Jesteście Państwo badaczami, ale i popularyzatorami swojej dziedziny. A zadaniem nas wszystkich jest ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój i promocję wiedzy na temat archeologii powiatu biłgorajskiego. Z wyrazami szacunku Beata Małgorzata Strzałka, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, teraz w końcu przejdziemy do meritum sprawy. Ja uczyniłem wstęp, co jest moim wielkim i przyjemnym obowiązkiem, a teraz poproszę winowajcę tego wszystkiego, tego dzisiejszego wydarzenia, pana doktora Konrada Krocheckiego, aby poprowadził część merytoryczną. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że Muzeum Ziemi Biłgorajskiej zorganizowało archeologiczną konferencję. Cieszy mnie również to, że partnerem naszego wydarzenia jest województwo lubelskie, Lubelskie Smakuj Życie. Z konferencjami bywa jednak tak, że się kończą szybko, ale my postanowiliśmy, że takim miłym wspomnieniem po naszym wydarzeniu będzie książka o archeologii powiatu biłgorajskiego. Należy podkreślić jeszcze raz, że jest to tak naprawdę pierwsza taka pozycja. I to jest właśnie ta książeczka, którą każdy zainteresowany będzie mógł dzisiaj otrzymać. Na odkładce widzimy grudek rycerski, widziany właśnie, można powiedzieć, z lotu ptaka, ponieważ ta fotografia została wykonana z drona. I troszeczkę, to nie jest przypadek, że mamy taką tutaj fotografię, bo właśnie ta archeologia ziemi biłgorajskiej jest podobna do tego grudka. Wiemy, że, czyli dawnej siedziby rycerskiej.
grudek, czyli po prostu kopiec z już ledwo czytelnymi fosami, fosą, plus po prostu to, co się działo wokół niego, jest oczywiście pod ziemią, ale jest takie dość nieczytelne jeszcze. I teraz zadaniem naszym, zadaniem archeologów będzie po prostu odczytanie tej przeszłości za pomocą badań archeologicznych. No ale oczywiście potrzebne są też osoby, żeby takie badania prowadzić, specjaliści. Cieszy mnie też frekwencja na sali. Dziękuję wszystkim za przybycie. Ja nie chcę oczywiście już tutaj przedłużać, bo zaraz bo też powiedział, dyrektor powiedział już bardzo dużo, a przed nami sporo do wysłuchania ciekawych treści. Jednak powiem to, co najważniejsze. Przede wszystkim chciałbym podziękować dzisiejszym prelegentom i autorom książki, że zechcieli wziąć udział w naszym wspólnym przedsięwzięciu. Dziękuję więc serdecznie pani Anie Jączek, panu Sewerynowi Kosmali, panu Wiesławowi Komanowi, panu Jerzemu Kuśnierzowi i panu Grzegorzowi Mączce za trud włożony w pracę, która zostanie za chwilę zaprezentowana i pozostanie z nami na dłużej w formie książki. Dziękuję również dyrektorowi Markowi Majewskiemu za motywację, dobrą wolę i wsparcie w realizacji naszego wydarzenia. Dziękuję również wszystkim pracownikom Muzeum Ziemi Piłgorańskiej za trud włożony i pomoc włożony właśnie w nasze przedsięwzięcie. Dziękuję również Tomkowi Brytanowi za to, że jak zacząłem tutaj pracować, to on mi pokazywał takie pierwsze stanowiska archeologiczne, mówił o nich. Jak gdyby dzięki temu mogłem szybko zbudować taki fundament pod swoją wiedzą na temat archeologii i Muzeum Ziemi Biłgorajskiej. Chociaż no, cały czas jeszcze tą wiedzę zdobywam. Tak. Dziękuję również pani poseł na Sejm Rzeczpospolitej Barcie Strzałka oraz panu staroście biłgorajskiemu Andrzejowi Szarlipowi za to, że objęli nasze wydarzenie patronatem honorowym. Zanim wysłuchamy prelegentów, chciałbym jeszcze, żeby państwo posłuchali troszeczkę o początku naszej konferencji. I tak, pierwsze wystąpienie będzie związane ze szkicem do historii badań i zainteresowań i właśnie do roku 1967 archeologią na ziemi biłgorajskiej i ja rozpocznę ten cykl, ten kolejny wystąpień. Później pan Jerzy Kuśnierz opowie o archeologu Jerzym Waszkiewiczu. To będzie takiego swoistego rodzaju wspomnienie. Później pan Wiesław Koman opowie o problematyce konserwatorskiej badań i znalezisk archeologicznych w powiecie biłgorajskim. Następnie pan Seweryn Kosmala opowie o bitwie pod pana Słówko, a w zasadzie o badaniach archeologicznych, które są związane z polami bitewnymi. Można powiedzieć, że pan Seweryn był takim prekursorem tutaj, bo on badał to w 2003 roku, a wtedy w Polsce archeologia pól bitewnych dopiero, można powiedzieć, raczkowała. I Ania Jączek będzie opowiadała nam później o trakcie drewnianym w Tarnogrodzie w świetle badań archeologicznych. I na końcu pan Grzegorz Mączka opowie o archeologii lasów biłgorajskich. Myślę, że to będzie bardzo inspirujący referat do dalszych badań. Także za chwilkę zaczniemy naszą konferencję, ale pierwsze jeszcze przygotujemy, zanim się przygotuję, to zaprezentujemy państwu spot reklamowy Lubelskie Smaki Życie, więc proszę o chwilę cierpliwości. Nas terenie. Fakt ten nieco dziwi, zwłaszcza, że w dzisiejszym powiecie biłgorajskim została zarejestrowana dość pokaźna liczba stanowisk archeologicznych. Z pewnością mają one duży potencjał, a ich badanie mogłyby przynieść wiele danych na temat prehistorii oraz czasów historycznych. Współczesna archeologia ziemi biłgorajskiej zapowiadała się dość dobrze. Konstatacje te zdaje się potwierdzać powstała w roku 1982 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie praca magisterska autorstwa Krzysztofa Garbacza. Jej przedmiotem były zabytki archeologiczne znajdujące się w zbiorach ówczesnego muzeum w Biłgoraju.
Autor, rozpoczynając swoje rozważania, przyjrzał się nieco historii badań archeologicznych. Był to początek myślenia o dziejach archeologii ziemi biłgorajskiej. Jak wiemy, prace dyplomowe kierują się jednak swoimi prawami zamykającymi wypowiedź w pewnych akademickich ramach związanych z terminem obrony pracy. Od czasów powstania tej pracy minęło już ponad 40 lat. Należy więc temu tematowi przyjrzeć się ponownie. Moim zadaniem, jakie sobie wyznaczyłem, jest przedstawienie najstarszych informacji dotyczących odkryć archeologicznych na terenie ziemi biłgorajskiej. Chciałbym też zaakcentować pewne źródła mogące być przydatnymi dla pracy archeologa poruszającego się po interesującym nas regionie. Wszystko to jednak będzie miało formę szkicu. Zdaję sobie bowiem sprawę, że rozpoznanie tematu w stosunkowo krótkim czasie jest po prostu niewykonalne. Taka etiuda, mam nadzieję, będzie doskonałym początkiem do dalszych prac nad tematem. Wyznaczyłem sobie też pewną granicę swojego wystąpienia. Będzie to rok 1967. Uważam, że jest to dla ziemi biłgorajskiej koniec pewnej epoki zainteresowań przeszłością. W tym bowiem roku umiera Michał Pękalski, człowiek o wielu pasjach, nauczyciel, miłośnik archeologii, współtwórca Muzeum Biłgorajskiego. To dzięki jego postaci region, jeżeli chodzi o archeologię, stał się bardziej czytelny. Przypadkowe odkrycia archeologiczne znajdowały bowiem dzięki niemu ujście w ważnych archeologicznych czasopismach. Do tego jednak w stosownym czasie powrócimy. Dzieje zainteresowań archeologią rozpocznijmy od niezwykłego dzieła. Co prawda nie było ono pisane z myślą o archeologii, jednak jego treść bardzo często opisuje obiekty, które dziś fizycznie występują już tylko jako obiekty archeologiczne. Mowa tutaj jest o rękopisie Mikołaja Stworzyńskiego, jednego z archiwistów Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca. Jego opisanie statystyczno-historyczne dóbr Ordynacji Zamojskiej zostało ukończone w roku 1834 i bardzo często służy jako początek dla licznej grupy monografii miejscowości znajdujących się niegdyś na obszarze Ordynacji Zamojskich. Pomocnym w archeologii są przede wszystkim w wyżej wymienionym dziele inwentarze. Dobrym przykładem są chociażby te pochodzące z klucza zamojskiego. Czytamy tam m.in. o nieistniejących już obiektach dworsko-folwarcznych. Dzięki zawartym tam informacjom możemy chociażby lepiej zlokalizować w terenie pewne fakty historyczne. Nierozpoznaną bazą, którą warto zaakcentować dla regionu problematyki archeologicznej, są również inne materiały znajdujące się w zbiorze Archiwum Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu. Obecnie znajdują się w Archiwum Państwowym w Lublinie. Najstarszą, jak dotąd znaną mi relacją, związaną z odkryciami archeologicznymi z dzisiejszego powiatu biłgorajskiego, jest informacja przekazana przez Teodora Feliksa Wierzbowskiego, pracownika Carskiego Uniwersytetu Warszawskiego, historyka i archiwisty oraz wydawcy źródeł. Według Wierzbowskiego w gabinecie archeologicznym Uniwersytetu Warszawskiego znajdowało się naczynie wydobyte w Tarnogrodzie około roku 1844. Stefan Nosek w zestawieniu odkryć z Lubelszczyzny wskazywał, że być może chodziło tutaj o jakąś urnę. Jej chronologia i rozpoznanie kulturowe nie są jednak wiadome. Trudno jednak wyrokować, czy tajemnica tego obiektu zostanie kiedyś rozwiązana. Być może zabytek ten został zagubiony już bezpowrotnie. W 1883 roku Oskar Kolberg, ojciec polskiej etnografii, w jednym ze swoich dzieł zapisał ciekawą wzmiankę dotyczącą archeologii Czerwięcina. W roku 1904 legenda ta pojawiła się również w dziele pod tytułem Zbiegiem Wisły. Autorkami tej książki są Jadwiga Krzeszczewska i Jadwiga Warunkówna. Tutaj mamy właśnie opis tego kopca, który został przedstawiony przez Oskara Kolberga. Abstrahując jednak na razie od treści legendy, przyjrzymy się nieco samemu kopcu, wspomnianemu przez etnografa. Najpewniej Oskar Kolberg wspominał tutaj obiekt, który przetrwał do dzisiejszych czasów. Jest on ulokowany w obrębie cmentarza w Czerwięcinie Poduchownego, Czerwięcinie Poduchownym. Kopiec ten pełnił od roku 1916 funkcję postumentu pod wzniesioną wówczas kamienną figurę świętego Jana Nepomucena. Rzeźba świętego została postawiona na pamiątkę powiększenia cmentarza. Wykorzystanie kopca w taki sposób zapewne uchroniło go od destrukcji wynikającej chociażby z intensywnych prac rolnych prowadzonych od wieków wokół cmentarza. Wydaje się też, że obiekt ten silnie rozbudzał wyobraźnię ludu i przez to był też w jakiś sposób chroniony przez społeczność. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że obok w odległości zaledwie kilku metrów znajduje się drugi mniejszy tego typu obiekt.
Jest on uważany za mogiłę z czasów I wojny światowej. Większy z obiektów liczy dziś nieco ponad 2 metry wysokości i klasyfikowany jest jako potencjalny kurhan ziemny grób. O niepoznanej jeszcze chronologii. Drugi z obiektów jest co najmniej 2 razy mniejszy, ale nie mniej zagadkowy. Zwłaszcza, że naniesiono go wraz z większym na mapie Antoniego Mayera von Hendelsfelda. Powstałej na początku wieku XIX. Jest on zatem starszy niż okres I wojny światowej. Warto podkreślić, że austriackie mapy są również wspaniałym źródłem do wyciekań archeologicznych. Dziś na mniejszym kopcu usytuowany jest pomnik z inicjałami imion oraz nazwiskami zabitych Polaków z pobliskich wsi. Sam kamienny pomnik powstał, jak zostało na nim wyryte, 28 listopada 1918 roku. Z pewnym wyjaśnieniem, z jaką historią należy wiązać ten pomnik, przyszła mi książka Franciszka Żurka. Autor ten przytacza w niej wydarzenie, jakim było odmówienie dostarczenia Austriakom zboża przez mieszkańców wsi Żurawie. Działo się to 27 lutego 1918 roku. Wynikiem tego aresztowano Jana Ciastułę i Stanisława Zawiślaka z Żurawia. Ta wiadomość spowodowała spontaniczną reakcję ludności Czternicina, Gaju Czernicińskiego, Wólki Czernicińskiej i Żurawia. Społeczność ruszyła za Austriakami, doganiając ich na gościńcu. Początkowo chciano jedynie, żeby uwolniono aresztowanych, gdy to nie przyniosło rezultatu, w celu odbicia tłum ruszył na żołnierze. Oddział wojska oddał salwę karabinową, od której zginęli ludzie, a kilka osób zostało rannych. Jakiś czas później odbył się pochówek poległych. Według słów Franciszka Żurka wyglądał w taki sposób. Pogrzeb poległych odbył się niezwykle uroczyście przy udziale 4000 tłumu. Straż honorową obok niesionych trumien pełnił oddział POW, składający się z kilkudziesięciu żołnierzy. Zwłoki poległych złożono we wspólnej mogile, na której ludność usypała wysoki kopiec. Widzimy zatem, że relacja ewidentnie wskazuje na usypywanie kopca. Jak jednak wytłumaczyć obecność tego obiektu na mapie Mayera von Hendelsfelda, powstałej w latach 1801-1804? Czy faktycznie kopiec był usypany w chwili pogrzebu poległych, czy też tylko wykorzystano starszy obiekt do takich celów? Jeśli istniał przed pochówkiem zabitych, a na to wskazuje wspomniana wyżej mapa, znajdował się, jeśli już nie w obrębie cmentarza czernicińskiej nekropolii, to w jej północnej granicy, tuż przy drodze Czernicin-Turobin. Z pewnością obiekt był doskonale widoczny. Ważnym jest również to, że relacja Franciszka Żurka nie jest naoczna. Niemniej jednak nie trudno sobie wyobrazić sytuację, że stary kopiec był idealnym punktem do realizacji swoistego rodzaju memoriału upamiętniającego zastrzelonych. Może więc kopca tego wówczas wcale nie usypano, a został on nieco podcięty i przybrał kształt przypominający nieco ziemną piramidę. Moje spekulacje są oczywiście kwestią do zbadania, jednak rysuje się tutaj ciekawy problem badawczy. Zwłaszcza gdy przypomnimy sobie legendę, która krążyła wśród miejscowej ludności, którą już przeczytaliśmy wcześniej. Ziemny kopiec, grób jakiegoś dawnego bohatera, wojownika, mógł zatem stać się swoistego rodzaju inspiracją dla pochówku, w którym złożono poległych. Taka forma grobowca byłaby zatem predestynowana do realizacji upamiętnienia współczesnych ludowych bohaterów. Jako źródła archeologicznego chciałbym użyć też innej legendy związanej z Turobinem. Opowieść ta posiada bowiem w sobie ciekawe nazwy topograficzne, mówiące o przeszłości Turobina i jego okolicy. Jej zapisanie z pewnością możemy włączyć do dziejów zainteresowań przeszłością powiatu biłgorajskiego, zwłaszcza, że została ona w przepisie skomentowana przez samego Hieronima Łopacińskiego, znanego z przełomów XIX-XX wieku na Lubelszczyźnie, badacza przeszłości, językoznawcy, bibliofila. Podanie o początku Turobina zostało opublikowane w roku 1902 przez Macieja Maciąga z Orszanki Turobińskiej. I tutaj, co jest ważne w tym właśnie podaniu, to możemy powiedzieć właśnie, że pojawiają się w tej legendzie pewne określenia za zamkiem, za wałem i są dość ważnym elementem, który, mam nadzieję, pomoże w badaniach, gdzie w istocie znajdował się turobiński zamek. Nazwy te pokazują też, jak mocno w języku zakorzeniła się dawna topografia miejscowości. Jeżeli zaś chodzi o określenie kleparz, który też występuje w tej legendzie, to wydaje się on również ciekawy. Nie jest on najpewniej związany z miejscem bitwy, tak jak to było wyobrażone w legendzie. Tego typu określenia należy wiązać z miejscem, gdzie w przeszłości odbywały się targi, co samo w sobie jest również intrygujące i niesie za sobą pewien potencjał badawczy. Zwłaszcza, że miejsce to możemy lokalizować. Jest ono bowiem
określane w taki sam sposób po dziś dzień i znajduje się na północny wschód od Turobi. Wracając jednak do tak zwanej archeologii klasycznej, w cudzysłowie, rozumianej w sposób tradycyjny, czyli źródeł wykopaliskowych, chciałbym w tym miejscu poświęcić nieco miejsca dawnym odkryciom skarbów rzymskich monet w powiecie biłgorajskim. Chronologicznie najwcześniejszy został odkryty skarb w Goraju w 1894. Znalezisko liczyło około 200 srebrnych monet wybitych w przedziale czasowym od panowania Nerona do Hadriana. Tego typu skarbem jest również depozyt z miejscowości Tokary, czyli gmina Turobin. Został on znaleziony przed rokiem 1914, jednak dopiero w 1954 zaczął funkcjonować w obiegu naukowym za sprawą Anatola Gupieńca, historyka sztuki i numizmatyki oraz łódzkiego działacza sztuki. Wiemy, że wtedy, w tym roku, przed 1914 roku, tych monet mogło być około 600, może nawet liczba mogła być do 800, ponieważ określano to jako 1 litr. Nie można tutaj również nie wspomnieć o depozycie monetarnym odkrytym przypadkowo w Biłgoraju na ulicy Nadstawnej w drugiej połowie lat 30. XX wieku. Według przekazów skarb miał zawierać kilkaset monet. Część depozytu zatrzymał znalazca, resztę rozdano. Znane są również informacje o sprzedaży monet. Wiemy także, że jakaś drobna część pojedynczych monet miała znaleźć się z tego skarbu w Muzeum w Warszawie i w Zamościu. Monety trafiły również do Lubelskiego Muzeum. W jego inwentarzach z czasów II wojny światowej możemy bowiem przeczytać informację o denarach z ulicy Nadstawnej z Biłgoraja. Miało ich tutaj znajdować się 24 i zostały one wybite w czasach Hadriana, Antoniusa Piusa i Marka Aureliusza. Zabytki te zostały przekazane do Muzeum Lubelskiego 6 maja 1936 roku przez starostwo biłgorajskie. Kilka monet znajduje się dzisiaj również w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej i związane są z kolekcją Michała Pękalskiego. Osobą żywo zainteresowaną znaleziskami archeologicznymi z terenu dzisiejszego powiatu biłgorajskiego był aptekarz Felix Grodzki, urodzony w roku 1863 w Wojsławicach. Nie wiemy dokładnie, kiedy przeprowadził się do Turobina, jednak wiemy, że mieszkał tutaj do roku 1915. Później na chwilę jeszcze do 1938 roku przeniósł się na Kielecczyznę. Powrócił właśnie w 1938 do Turobina, gdzie gromadził różne zabytki archeologiczne aż do swojej śmierci w 1948, kiedy prowadził aptekę. Co jest ciekawe, zabytki nie zostały przez niego zinwentaryzowane. Wiemy, że w tych zbiorach było około 120 okazów archeologicznych i pochodziły one z różnych stron, między innymi z Turobina, Solca, z zachodniej Małopolski czy nawet z Ukrainy. Innym przykładem archeologii powiatu biłgorajskiego są również profesjonalne badania powierzchniowe, które miały miejsce w roku 1922. Wówczas interesujące nas tereny odwiedził Stefan Prukowski, jeden z wybitniejszych polskich archeologów XX wieku. Jego zainteresowania związane były szczególnie z epoką kamienia. Eksploracje Prukowskiego na ziemi biłgorajskiej związane były z poszukiwaniem naturalnych złóż krzemienia białego, szaro nakrapianego na linii Zwierzyniec-Goraj, Krzemieniec-Janów. W kontekście oczywiście kulturowym. Jego eksploracje w powiecie zamojskim, biłgorajskim oraz janowskim trwały od 2 do 7 maja. Badania te nie przyniosły jednak oczekiwanego efektu, nie wykazały poszukiwanego surowca. Inne krzemienne surowce zostały zaobserwowane przez niego tylko w kilku miejscach, między innymi pod Gorajem oraz między Gorajem i Kocucą. Podczas oczywiście też badań czynionych przez Kurkowskiego udało mu się namierzyć jedno ze stanowisk na rozwianej rytmie i najprawdopodobniej te krzemienie zostały przez niego zebrane wtedy. Nie wiemy, jakie one były dokładnie, ale on łączył je już po prostu z młodszą epoką kamieni, czyli z neolitem. Natomiast miało to być we wsi Lipowiec. Po odzyskaniu niepodległości w Polsce zaczęły działać też służby konserwatorskie. Michał Drewko, pełniący wówczas funkcję pierwszego konserwatora zabytków archeologicznych
na województwo lubelskie wraz z Wołyniem zanotował ciekawą informację o przypadkowych odkryciach naczyń neolitycznych Czernicina. W roku 1924 zabytki te zostały przekazane do Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie przez Katarzynę Huskowską z Branickich Słowca i według Michała Drewko miały one być o typie dotąd niespotkanym w ziemi lubelskiej. Ich znaleziska dokonano w roku 1917. Dodatkowo w miejscu ich odkrycia zostały wykonane badania. Nie udało się jednak wyjaśnić kontekstu, w jakim wystąpiły te obiekty. Powodem tego była destrukcja nawarstwień kulturowych przez wykopany system dołów kartoflanych. Michał Drewko podczas badań musiał też przeprowadzić wywiad terenowy, ponieważ stwierdził, że w trakcie kopania tych właśnie dołów na kartofle nie natrafiono na inne zabytki archeologiczne. W roku 1929 w miejscowości Krzeszów Działy, Krzeszów to jest dawny powiat biłgorajski, dlatego też został tutaj włączony, zostały wykonane badania przez Rudolfa Jankę, znanego polskiego archeologa czasów przed- i powojennych. Niestety wyniki tych prac nie zostały nigdy opublikowane. Wiemy jednak, że w Muzeum Archeologicznym w Krakowie są zinwentaryzowane z tych czasów obiekty z badanej wówczas wczesnośredniowiecznej ziemianki. Mówiłem wcześniej właśnie o Oskarze Kolberg, który w zasadzie po prostu informuje nas o kopcu w Czernicinie, opowiadając o nim legendę. A tuż po wojnie o takim typie również stanowiska archeologicznego, czyli kopcu, opowiada we wsi Chmielek, opowiada nam Jan Stelmaszczyk, który napisał artykuł o zasadzie po prostu swoich zapatrywaniach etnograficznych, można tak powiedzieć. I miał on wiosną 1947 roku z inicjatywy Ludowego Instytutu Kultury dokończyć prace rozpoczęte jeszcze w czasie okupacji niemieckiej przez wieś tworzącą. I okazało się, że autor, właśnie opisując wieś Chmielek, napisał, że wkoło kościółka Piachy i Pustka, w dali we wsi Chmielek, stoi kurhan, skąd dzieci wykopują urny i stare, bardzo dziwne przedpieniądze. Później dowiadujemy się, że miejscowy nauczyciel, niestety nieznany z imienia i nazwiska, sugeruje, żeby Ludowy Instytut Kultury pomógł w przebadaniu kopca za pomocą dotacji na rozkopanie kurhanu lub przysłał specjalistę. Jan Stelmiaszczyk miał jednak inne zdanie na ten temat, które tutaj przedstawiam. Ja myślę sobie, a niech tam stoi. Co w ziemi bezpieczniejsze niż w muzeum? Niestety, takie podejście sprawiło, że do dziś nie wiemy, czym było w istocie te zagadkowe monety i jak chronologicznie i kulturowo wiązać należy wspomniane urny. Powoli kończy mi się czas. Myślę, że już troszeczkę przeciągnąłem, więc skrócę to swoje wystąpienie. Warto zauważyć, że tutaj Michał Pękalski był też bardzo ważną osobą, która była, no można powiedzieć, dała to taką podwalinę pod archeologię Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju. Człowiek ten interesował się między innymi, czy próbował zlokalizować na terenie Ziemi Biłgorajskiej dawne grodziska, których tutaj jeszcze nie zanotowano. I między innymi, to też ważne jest, wskazywał na takie miejsce w Biłgoraju, gdzie znajduje się dzisiaj obecnie stary cmentarz. Dodatkowo również pisał o Tarnogrodzie. I tutaj mamy oczywiście również fotografię z Tarnogrodu, gdzie być może, a do dzisiaj zresztą, czytelne są wały przy kościele i przy plebanii. Tak więc widzimy po prostu te jego bardzo ciekawe zainteresowania. Również miał, z tego co wiemy, miał świadomość właśnie grodu rycerskiego w Zamochu. To też warto podkreślić. Wiemy również, że dzięki niemu pojawiły się w muzeum bardzo ciekawe zabytki, które były związane co prawda nie z ziemią biłgorajską, ale z Basonią nad Wisłą. I to, co jest ciekawe, dzięki niemu właśnie mamy trzy paciorki z tego wielkiego skarbu z okresu wędrówek ludów. Jednak cóż jeszcze można powiedzieć? Już
kończąc po prostu ten przegląd osób, które zajmowały się tego 1967 roku archeologią, to, że Michał Pękalski zaczął również współpracować z archeologiem Janem Kowalczykiem, który w latach 1953-54 kierował Katedrą Archeologii Polskiej i Powszechnej UMCS. Pokłosiem tej współpracy był artykuł Michała Pękalskiego w czasopiśmie Materiały Starożytne z roku 1957. Tekst miał taki charakter sprawozdawczy i obejmował materiały, jakie zostały przyniesione Michałowi Pękalskiemu przez różnych znalazców w latach 48-54. Kończąc przegląd historii zainteresowań archeologicznych, powiatem biłgorajskim zdaje sobie sprawę, że z pewnością kryją się tutaj jeszcze inne warte uwagi. Nie byli takimi właśnie kolekcjonerami. Przekazane przez Katarzynę Huskowską naczynia musiały być przecież rozpoznane jako coś wartościowego dla wiedzy o przeszłości. Jest to oczywiście pewne pytanie, za którym należy podążać, poszukując w archiwach inwentarzy właścicieli majątku Słowiec, ale nie tylko ich. Wiemy, że elity często posiadały swoje prywatne kolekcje, zarówno starożytności krajowych, jak i zorganizowanych, być może nawet z tym właśnie należy wiązać naczynie kultury Cimu, przekazane kilka lat temu do Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, Biłgoraju. Zabytek ten był przesyłką, która nigdy nie dotarła z powodu wybuchu II wojny światowej do adresata i została w placówce biłgorajskiej poczty. Niestety też takich więcej osób jak właśnie Michał Pękalski do tego momentu na Ziemi Biłgorajskiej nie było. Postać ta oczywiście zasługuje na odrębny artykuł pod kątem jego archeologicznych zainteresowań. Między innymi trzeba byłoby zwrócić też głębszą uwagę na jego współpracę z profesjonalnym archeologiem Janem Kowalczykiem. Myślę, że przyjdzie czas na odpowiedzenie nowszej historii badań. W pewnym sensie zaistnieje ona już teraz w kolejnych wystąpieniach. Dziękuję Państwu. I zapraszam kolejnego prelegenta, pana Jerzego Kuśnierza. Przyjaciele z Muzeum Zamojskiego w Zamościu, pracownicy tegoż muzeum, pan Andrzej Urbański, Kinga Kołodziejczak. Bardzo się cieszę, że jesteście razem z nami. Witamy gorąco. Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że przyjechali moi koledzy z Zamościa bezsprzecznie tutaj na tej konferencji. Ja chciałem Państwu opowiedzieć o nieżyjącym już dyrektorze Muzeum w Biłgoraju, Jerzym Waszkiewiczu, naszym nieodżałowanym koledze, który kierował muzeum bez jednego roku 30 lat. Wchodząc do Państwa liceum, zobaczyłem, że liceum liczy 80 lat istnienia. No i tu trzeba powiedzieć, że Jerzy Waszkiewicz jest absolwentem Państwa szkoły. Urodził się co prawda w Lublinie, ale liceum skończył w Biłgoraju z maturą obronioną w roku 1974. Urodził się w 1955, czyli jest o jeden rok młodszy. Ja reprezentuję odchodzące już pokolenie archeologów, którzy pracowali według metod nauczonych nas przez naszych jeszcze starszych profesorów. Naszą konferencję zakończy kolega, który przedstawi Państwu najnowsze metody. Natomiast jeśli chodzi o kolegę Jurka Waszkiewicza, jakoś nie potrafię mówić Jerzy, tylko zawsze dla mnie jest Jurkiem. Państwo widzą zdjęcie terenowe. Jerzy Waszkiewicz to jest ten kolega. Obok niego idzie ówczesna pracownica Celina Brzozowska, później Skromak. Zdjęcie jest autorstwa właśnie kolegi, który dojechał, Andrzeja Urbańskiego. I to zdjęcie już znamionuje taką najważniejszą cechę naszego kolegi. On był badaczem, który realizował się w terenie. Nie miał pewnie cierpliwości, zresztą miał bardzo dużo obowiązków dyrektorskich, takich administracyjnych, kierowniczych, a później dyrektorskich. Natomiast niezwykle chętnie brał udział w naszych badaniach terenowych.
I badania, rezultat tych badań, badania skupiały się na realizacji takiej ogólnopolskiej akcji, która nazywała się Archeologiczne Zdjęcie Polski, AZP. Bardzo wielu z Państwa spotka się z trudnościami przy budowie domku, przy jakiejś inwestycji, przy wytyczaniu drogi, z taką przeszkodą, że trzeba pojechać do konserwatora i uzyskać zezwolenie na wykonywanie robót ziemnych. I tutaj muszę powiedzieć, że to zawdzięczają Państwo nam. To myśmy sprawili te problemy. Mianowicie w 1978 roku ówczesny wiceminister kultury i sztuki Wiktor Zin, profesor Wiktor Zin, rozesłał do wszystkich wojewodów, a województw było wtedy 49 w Polsce, taką dyspozycję, że trzeba przeprowadzić takie badania terenowe archeologiczne poprzedzające inwestycje i wszelkie inne roboty ziemne. W 1975 roku, jak Państwo wiedzą, powstały te nowe województwa, było ich 49 i akurat wtedy wiele roczników archeologii kończyło swoje studia. Znalazły się miejsca pracy u wojewódzkich konserwatorów, w muzeach, w pracowniach konserwacji zabytków. Jest to moje pokolenie, tak powiedzmy od 1954 przez te 10 lat. To pokolenie realizowało założenia tej właśnie akcji. Praca polegała na tym, że dostawaliśmy mapy. Polska została tak jak gdyby pocięta na takie prostokąty, mapa Polski na takie prostokąty 7,5 km na 5 km, 37,5 km kwadratowego. Takich prostokątów w Polsce było około 10 tysięcy, z czego 208 obejmowało byłe województwo zamojskie. I tu muszę już od razu uprzedzić, że z tych 208 takich arkuszy współrealizatorem 44 był Jurek Waszkiewicz. Tak wyglądał chyba w momencie, kiedy zdawał maturę. Studiował na UMCS-ie. Ja przyszedłem do pracy po studiach krakowskich, więc nie znałem go w czasie studiów. Na tym zdjęciu Jurek jest na wykopaliskach na Grodzisku w Czerwie. I tu też trzeba podkreślić, że całe pokolenie archeologów, którzy realizują badania archeologiczne, to są wychowankowie docenta Jana Gurby. Myśmy z siedzącą tutaj w pierwszym rzędzie Jolą Bagińską trafili tak jak gdyby w obcy teren, ale jako młodzi i sympatyczni bardzo żeśmy się zżyli z miejscowymi archeologami. Nie wiem, czy Państwo poznają Jurka. Siedzi tutaj. Na wykopaliskach dalej, na wykopaliskach w Czermnie. Nie wiem, być może już niewiele osób pamięta, że Muzeum Biłgoraju było muzeum, oddziałem Muzeum Okręgowego w Zamościu. Zmieniła się w tych małych województwach struktura muzealnictwa i Muzeum Okręgowe w Zamościu stało się takim głównym muzeum z oddziałami w Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim i w Biłgoraju. No tutaj wspomnę, że Jurek jadąc do centrali, czyli do Zamościa, zawsze tak z przekąsem mówił, no przyjechałem, mówi, do Jiczyna. Państwo pamiętają miasteczko Jiczyn, do którego chodził Runcajs. Także zawsze dla niego Zamość to był Jiczyn. No oczywiście myśmy się nie obrażali. Tutaj jest takie zdjęcie z otwarcia Muzeum Arsenał w Zamościu i Jurek stoi w tym miejscu. Nasi pracownicy Muzeum Okręgowego wraz z oddziałami, tutaj Jurek skromnie chowa się z tyłu. Nasza biblioteka w Kamienicy Ormiańskiej, nasz kolega, który dojechał, siedzi w tym miejscu. Jurek był członkiem naszej komisji zakupów. Mieliśmy taką komisję, która akceptowała
przyjęcie do zbiorów muzealnych, zakup do zbiorów muzealnych, opracowywała, wyceniała. Jurek dbał zawsze o numizmatykę, etnografię i o sprawy związane z zabytkami militarnymi. Także tutaj Państwo widzą przy pracy, jeśli są osoby, które go pamiętają, to jest jego taka typowa bardzo pozycja, kiedy siedział. To zdjęcie już Państwo widzieli. To są właśnie badania archeologicznego zdjęcia Polski. Oczywiście wiązały się zawsze z przygodami takimi, że mało kto życzył sobie, żeby mu chodzić poza stodołą, poza siewach, więc przeważnie rozbrajał takich protestujących Jurek, wyjmując mapę i mówiąc na przykład, no proszę pana, tutaj będziemy budować pas startowy lotniska, jest zaplanowane. No wtedy tak ludzie czasem pokornieli, czasem wręcz przeciwnie. Na tych badaniach zyskiwał sympatię miejscowych. Bywało, że na przykład Dołhobyczowie został zaproszony na wesele do rodziny ukraińskiej. Także, że cieszył się powszechną sympatią. Wiem, że siedzi tutaj żona Jurka Waszkiewicza, pani Grażyna, więc tak osobiście powiem, że często przyjeżdżał z plecaczkiem na ramieniu, dołączając do naszej ekipy i mówi, no tam się trochę poróżniłem z żoną i taki smutny potem chodził przez parę dni. Wszystko przychodziło do normy, jakoś tam się z żoną godzili, a kiedy badaliśmy pod Grabowcem, chodziliśmy po tych wzgórzach grabowieckich, to intensywnie się odchudzał. Zaraz Państwo zobaczą, że troszeczkę mu z czasem przybywało. Odchudzał się, głodował, bardzo to przeżywał, ciężkimi słowami rzucał, potem pojechał na weekend, wracał najedzony i mówi, przepraszam pani Grażyna, mówi, no Grażusia ugotowała żeberek, wszystkie zjadłem, także jego post szedł na marne. Nasi badacze terenowi, czyli kolega Urbański, kolega Pomarański i Jurek odpoczywający gdzieś na Płaskowyżu Tarnogrodzkim. No czasami trzeba było przecież w spiekocie wiosennej wypić jakieś piwo. Tutaj widzą Państwo, to jest PGR Majdan koło Dołhobyczowa. Jurek stoi oraz kolega, kierownik muzeum w Tomaszowie Lubelskim, Genek Hanejko, również nasz rocznik, stały nasz współpracownik badań terenowych. Czasami trzeba było, jak było zimno, rozpalić ognisko. Tutaj Państwo widzą naszego bohatera, a obok właśnie Genek Hanejko z Tomaszowa Lubelskiego. I tu taką mapę chciałem Państwu pokazać. Mapka dawnego województwa zamojskiego i oznaczone są te arkusze AZP tak zwanego, w których badaniach brał udział Jurek. Także z 208 arkuszy mieszczących się w naszym województwie, 44 zrobiliśmy we współpracy z Jurkiem Waszkiewiczem. Brał udział w badaniach wykopaliskowych również, to są badania w Pawlichach. W 1987 roku ekipa młodzieży z zamojskich liceów i każdorazowo we współpracy z Andrzejem Urbańskim w pracach brał udział Jerzy Waszkiewicz, jak również różni inni koledzy ze studiów dojeżdżający z Lublina. Archeolodzy zamojscy, trzeba powiedzieć, no dużo rzeczy załatwiali, organizowali konferencje. To jest takie zdjęcie z portaty Szkoły Zamościa przy takim dworku. Odbyła się tam konferencja w 1996 roku poświęcona chyba epoce brązu, o ile dobrze pamiętam. Skończyło się to ogniskiem. Tutaj Jurek stoi koło ogniska.
To jest jedno z nowszych zdjęć. I takie zdjęcie Państwu chciałem pokazać. Między innymi jego pasją była broń palna. Tutaj dużo by mógł powiedzieć Tomek Borzań, który był też stałym penetratorem wraz z Grześkiem Skromakiem, tak, lasów. Zawdzięczamy Tomkowi i Grześkowi znalezienie sztandaru 73. Pułku Piechoty. Także byli pracownicy Muzeum Biłgorajskiego wręcz pionierami takich badań terenowych. I zjazd absolwentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katedry Archeologii. Tu właśnie siedzi Jurek i drugi Jurek stoi. To jest ten pan profesor, który tutaj siedzi w trzecim rzędzie. I ostatnie zdjęcie, które ja posiadam, to jest Jurek pracujący na wykopaliskach w Obszy. Poprosił nas pan wójt Obszy o zrealizowanie takiego nadzoru archeologicznego. Chciał rozbudować boisko przy szkole, ale wtedy trzeba było naruszyć częściowo, być może naruszyć cmentarz stary, prawosławny. Trafiliśmy tam na ślady osadnictwa wczesno-średniowiecznego oraz na fundamenty dawnej prawosławnej plebanii. I to jest takie krótkie wspomnienie, proszę Państwa. Jurek jeszcze brał udział w różnych innych naszych działaniach. Wrócę na chwilę, bo ta akcja AZP jest praktycznie skończona i dokumentacje z całej Polski są dostępne w Narodowym Instytucie Dziedzictwa w Warszawie. Także nie można czegoś tam zataić. Zawsze wyjdzie prawda na jaw, że mają Państwo w ogródku jakieś stanowisko archeologiczne. I znowu powiem, że to jest ta nasza wina, ale czasami jeszcze odnawiamy takie badania archeologiczne i zrealizowaliśmy taką akcję w 1911 roku badań archeologicznych na pograniczu polsko-ukraińskim. Jurek brał udział w takich badaniach nad rzeką Warężanką. Przyjeżdżała do nas ekipa naszych przyjaciół, archeologów z Lwowa, a później myśmy jeździli na tamtą stronę, żeby u nich też tą samą metodą zrobić badania archeologiczne. Więc to było takie troszeczkę dla nich, nie wiem, oni może nawet jako zagrożenie mogli traktować, że my naszą siatkę, czyli te cięcia map, 7,5 km na 5, przerzuciliśmy na ich stronę i włączyliśmy tereny pogranicza ukraińskiego do, tak jak gdyby do naszej akcji archeologiczne zdjęcie Polski. No to takie było, takie, oczywiście to był temat potem wieczornych rozmów, prawda, dlaczego nasza metoda, dlaczego to my po swojemu numerujemy, ale wydaliśmy publikację w tej akcji. Nad Warężanką też brał udział Jurek, no i on zawsze nam służył jako taki człowiek nas reprezentujący, że ci archeolodzy to nie są tacy źli, że ci archeolodzy to da się z nimi dogadać, to są normalni ludzie, śmieją się, śpiewają, a czasem nawet wypiją, stąd też czasem takie wizyty Jurka na lokalnych weselach. Także kończąc powiem, że 30 lat archeologii Muzeum Biłgorajskiego to była archeologia w osobie Jurka Waszkiewicza i jego śmierć była dla nas, no i nadal jest tragedią. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie panu Jerzemu. I teraz powoli wychodzimy z tych historii archeologicznych, że tak powiem. I zapraszamy pana Komana Wiesława.
Ja jestem archeologiem pochodzącym z powiatu barajskiego. Maturę robiłem w tym liceum w 1978 roku. Co prawda trudno mi rozpoznać teraz to liceum, porównując z tamtym budynkiem, no ale jakoś tutaj trafiłem. Chciałbym powiedzieć o sytuacji archeologii pod względem Urzędu Konserwatorskiego. Otóż powiat biłgorajski stanowi południowo-zachodnią część województwa lubelskiego i usytuowany jest na w zasadzie trzech dużych jednostkach geomorfologicznych. Od południa płaskowyż tarnogrodzki, równina biłgorajska, to część kotliny sandomierskiej. Nieco wyżej ukośnie przebiega Roztocze, a północno-wschodnia część powiatu biłgorajskiego z częścią gminy Turobin to już Wyżyna Lubelska. I duże znaczenie w badaniach archeologicznych, szczególnie wspominanych przez kolegów w badaniach archeologicznego zdjęcia Polski, miało ukształtowanie terenu i rodzaj gleb, które występowały w danym miejscu. Przyjęto na początku tych badań powierzchniowych, że płaskowyż tarnogrodzki to gleby gliniaste, trochę piaszczyste, piaski na terenie równiny biłgorajskiej bardzo zalesione oraz wapienne gleby Roztocza to mało interesujący teren do pozyskania zabytków archeologicznych. I początkowo właśnie tak wyglądały te efekty badań powierzchniowych. Tutaj mamy taki schemat administracyjnego podziału powiatu biłgorajskiego na gminy i podano ilość stanowisk archeologicznych, którą zanotowano podczas tych badań powierzchniowych archeologicznego zdjęcia Polski. I właśnie potwierdza się to, co mówiłem wcześniej. Gmina Tarnogród, mała ilość stanowisk. Potogórny też niewiele. Biszcza już trochę więcej, Ciężpol tak samo, ale to jeszcze jest niewiele w porównaniu z gminą Turobin, gdzie jest tam ponad 300 stanowisk. Więc nierównomierny rozkład sił w trakcie badań powierzchniowych powodował takie nie do końca właściwe rozpoznanie terenu. Jeżeli chodzi o stanowiska archeologiczne, ogółem to na terenie powiatu biłgorajskiego jest ich około 1200 i Zamczysko w Zamchu jako jedyne z archeologicznych obiektów wpisane do rejestru zabytków. Natomiast w następnej kolejności powiat tomaszowski ma tych stanowisk około 2900 i około 40 obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Rekordzistą jest powiat chrubieszowski, gdzie stanowisk archeologicznych w trakcie badań powierzchniowych odnotowano ponad 4000. I również spora liczba jest wpisanych do rejestru zabytków. Są to i grodziska, i kurhany. Chciałbym teraz Państwu pokazać te osławione AZP, czyli archeologiczne zdjęcie Polski. Tak wygląda mapa obszaru badanego podczas badań terenowych po przejściu przez pola, lasy i dostępne tereny. Otóż mamy tu akurat zachodnią część Aleksandrowa, gdzie odnotowaliśmy na powierzchni terenu około 35 stanowisk archeologicznych i one są z różnych okresów. Od środkowego neolitu, kultura pucharów lejkowatych, po
okres epoki brązu oraz wczesne średniowiecze i późne średniowiecze. Poprzedni obszar był badany w końcówce lat 90., natomiast wschodnia część Aleksandrowa była badana jeszcze na początku lat 80. I tutaj tych stanowisk, jak widać, jest tylko 6, czyli decydowała albo dostępność terenu, albo przyłożenie się archeologów do rozpoznania szczegółowego terenu, ponieważ ukształtowanie terenu i na jednym, i na drugim obszarze jest praktycznie identyczne. I następny obszar tego AZP to jest akurat miejscowość Różaniec, też badania z lat 80. i kilkanaście stanowisk zlokalizowanych na terenie gruntów Różańca. Znowu obszar AZP, miejscowość Obrza, Wola Obrzańska, realizacja badań w końcówce lat 90. i tutaj już jest dużo większa ilość stanowisk, ponad 50. Szczegółowe rozpoznanie terenu w różnych miejscach tego obszaru pozwoliło odkryć zabytki od neolitu po okres średniowiecza, a nawet okresu nowożytnego, ponieważ zaznaczono obszar historycznej miejscowości, wsi w zasadzie wtedy Obrza, z cmentarzami prawosławnymi i rzymskokatolickimi, które są wyróżnione jako podgrupy w tym obszarze dużej Obrzy. I teraz tak, stanowisko, czyli miejsce, gdzie występują zabytki archeologiczne zlokalizowane na tej dużej mapie obszaru, nosi swój jeden numer. Natomiast każde stanowisko dostaje kartę ewidencyjną dla siebie i jest napisany numeracja w obrębie miejscowości i numeracja w obrębie obszaru oraz wiadomo, musi być numer obszaru i na karcie podawane są pewne dane odnośnie znalezisk, które tam występują, opisu takiego schematycznego, tabelarycznego miejsca czy znalezienia, pole orne, las, łąka, stok doliny. Teraz może przystąpilibyśmy do pokazania kilku znalezisk zabytków archeologicznych, które by uzmysłowiły Państwu, na czym to polega i co archeolodzy znajdują. A więc mamy zespół narzędzi krzemiennych z epoki neolitu, znaleziony przypadkowo przez właściciela pola rzeźni majdańskiej, który został przekazany do Urzędu Konserwatorskiego w Zamościu zgodnie z obowiązującymi zasadami, a Urząd Konserwatorski przekazał te znaleziska w formie decyzji do Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju. Również znaleziska właśnie typowe na powierzchni pól, są tutaj różne fragmenty ceramiki, które zostały odkryte w drzeźni majdańskiej, drzeźni solskiej, z racji oględzin konserwatorskich terenu, gdzie młody mieszkaniec drzeźni majdańskiej gdzieś tam przypadkowo przechodząc przez pola trafił na ciekawy zabytek krzemienny w formie wiórowca i informację tą przekazał do naszego Urzędu Konserwatorskiego w Zamościu. No i dokonaliśmy tam oględzin terenowych, w wyniku czego ujawniliśmy kolejne znaleziska w postaci różnych fragmentów ceramiki. To narzędzie krzemienne zostało znalezione przez tego młodego człowieka.
No i kolejne znaleziska krzemienne, które już dokonaliśmy w trakcie tej inspekcji konserwatorskiej na tym polu. Czyli z jednego małego piórka krzemiennego okazało się, że mamy do czynienia ze stanowiskiem o powierzchni ponad hektara, na którym występują nie tylko fragmenty ceramiki z okresu XVII-XVIII wieku, ale również i średniowieczne, i wczesnośredniowieczne oraz narzędzia krzemienne z okresu neolitu, które łączymy z kulturą pucharów lejkowatych. A propos różnych znalezisk na terenie powiatu biłgorajskiego. Mam stos takich pocisków, kul ołowianych do broni palnej z okresu powstania styczniowego. Znalezisko pochodzi z lasów w okolicach Długiego Kątu. Poszukiwacze realizowali swoje poszukiwania na podstawie pozwolenia Urzędu Konserwatorskiego, bo takie pozwolenia są wymagane. Od razu może przystąpię do wyjaśnienia, że prowadzenie poszukiwań przy użyciu wykrywaczów metali, czy to pozostałości uzbrojenia z II wojny światowej, czy rzeczy zagubionych nieco później, wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego. Prowadzenie poszukiwań na własną rękę bez uzyskania takiej zgody konserwatorskiej naraża poszukującego na konsekwencje prawne, ponieważ prowadzenie takich poszukiwań jest nielegalne z mocy prawa i podlega karze. Tu mamy pojedynczy właśnie ten pocisk. Ogółem na tym stosie znajdowało się 862 te kule ołowiane, które w sumie ważyły 18,6 kg. Kolejne znalezisko to siekierka krzemienna znaleziona w Markowiczach. Przypadkowo podczas prac polowych znalazca przekazał to do Urzędu Konserwatorskiego, a my oddaliśmy to już formalnie po oględzinach do Muzeum w Biłgoraju. I jeszcze jedno ciekawe znalezisko dokonane przez poszukiwacza legalnie prowadzącego poszukiwania na terenie lasów Nadleśnictwa Józefów. Grot żelazny wczesnośredniowiecznej włóczni. No, powiedzmy to jest X-XII wiek. I inne formy, będące własne formy zabytków, a więc kopce ziemne nazywane przez nas kukhanami, które pod nasypami kryją albo mogiły szkieletowe, albo mogiły ciałopalne. Tutaj jeden z kopców i drugi mniej czytelny w Borowinie koło Józefowa. I kopiec nieco zniszczony przez prace leśne w Tereszpolu. Następne znaleziska z badań ratowniczych prowadzonych przez byłego archeologa muzeum w Biłgoraju. Daniela Tereszczuka, który zaczynał tutaj pracę dość krótko, ale dokonał kilku badań ratowniczych i sondażowych, odkrywając no, dość ciekawe znaleziska. Na górze mamy fragment zapinki z okresu rzymskiego. I kolejne znaleziska, jest tam też i kolejny fragment zapinki, jakieś narzędzia, ozdoby, krzesiwo, zespół narzędzi wczesnośredniowiecznych. Wszystkie pochodzą z terenu powiatu biłgorajskiego. Właśnie różnego rodzaju znaleziska traktowane przez nas jako skarby, ponieważ jest to kilka przedmiotów razem zebranych, razem zakopanych czy schowanych przed zagrożeniem wojennym.
zasadzie tak pokrótce byłoby tyle. Jeżeli jeszcze chcę dodać a propos tych formalności, Urząd Konserwatorski wydaje pozwolenia na wszelkiego rodzaju również badania archeologiczne prowadzone przez archeologów. To nie tylko, że dyskredytujemy do samodzielnych działań poszukiwaczy, ale również archeolodzy muszą, czy to pracujący w muzeum, czy w instytucjach naukowych, muszą również uzyskiwać od konserwatora pozwolenia na prowadzenie czy to badań powierzchniowych, czy to badań wykopaliskowych, składając odpowiedni wniosek i oczywiście zgodę właściciela terenu, na którym chcą działać. To ja na tyle. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Przed nami zostało jeszcze trzech prelegentów i teraz zapraszam pana Seweryna Kospala. Kospala i przyjechałem do państwa z Krakowa. I od razu zaznaczę, że nie jestem już archeologiem. Archeologiem byłem przez rok. Niestety rzeczywistość trochę zweryfikowała moje marzenia i zrobiłem studia podyplomowe z informatyki. Teraz pracuję w dużej korporacji w IT. Ale 20 lat temu wraz z Tomkiem Brytanem, który tutaj kręci, postanowiliśmy zbadać pole bitwy pod Panasówką. Była to bitwa w czasie powstania styczniowego i badania te były częścią mojej pracy magisterskiej. O czym dzisiaj powiem? Słowem wstępu powiem, jak wyglądało powstanie styczniowe, bo może nie wszyscy się dobrze orientują. Zresztą ja też nie. Tutaj mamy eksperta. Powiem trochę o tym, kto walczył pod Panasówką, a potem trochę więcej o samych badaniach, bo tak głównie o to nam chodzi, żeby poopowiadać trochę archeologii. Proszę nas. Musimy pamiętać, że powstanie styczniowe to jest przede wszystkim walka partyzancka. To nie były regularne wojska, tak jak na przykład w czasie powstania listopadowego. To były oddziały, które formowały się poza granicami zaboru rosyjskiego, czyli wtedy to się nazywało Królestwo Polskie. Oddziały te przekraczały granice zaboru, robiły ile się dało zamieszania i się rozwiązywały i uciekały za granicę z powrotem. I znowu się formowały tak w kółko. I tak też było z oddziałem pana pułkownika Borelowskiego, pseudonim Lelewel. To był pan, który był z Krakowa, tak jak ja teraz. Jego oddział 26 sierpnia przekroczył granicę zaboru i chciał tutaj na terenie województwa lubelskiego powalczyć o wolność Polski. Ale zanim doszło do bitwy pod Panasówką, oddział pana pułkownika Borolowskiego połączył się z oddziałem pułkownika Cieszkowskiego. Oddział pułkownika Cieszkowskiego był ścigany przez rosyjskie wojska i oddziały te 2 września połączyły się w okolicach Panasówki. Co ciekawe, ten oddział Cieszkowskiego był ścigany przez Rosjan i doszło do potyczki tutaj, dosłownie paręset metrów stąd, w kierunku na Wolę, ale nie doszło do dużej bitwy. Oddział Cieszkowskiego oderwał się od Rosjan i uciekł w kierunku Panasówki i tam połączył się z Borelowskim. Może troszkę powiem, ilu było żołnierzy po każdej stronie w czasie bitwy. Nasza strona, oddział Borelowskiego, liczyła około 500 żołnierzy. Cieszkowskiego też około 500, czyli w sumie było około 1000. Mieliśmy tam trochę kawalerii, chociaż niedużo. 50 kosynierów. Kto wie, co to są kosynierzy? Wszyscy wiedzą. Oraz byli też ochotnicy z zagranicy, co jest ciekawe. Myśmy zawsze mówili, że walczymy za wolność naszą i waszą. Prawda? Nawet
to mamy chyba gdzieś na jakimś sztandarze pewnie. Oni tak samo. To byli ludzie z Węgier, z Włoch, którzy walczyli za wolność ich, ale też naszą. Dlatego na przykład tutaj wśród dowodzących oddziałami powstańczymi widzicie nazwiska, które no nie są polskie. Był pan na przykład major Niary, który pod Ponasówką został ciężko ranny i umarł po kilku dniach. Jest pochowany na wjeździe do Zwierzyńca. Nie wiem, czy kojarzycie, jest taki pomnik po prawej stronie. Zresztą o tym jeszcze opowiemy. A po stronie rosyjskiej mieliśmy 5 kompanii piechoty, 2 batalionu 17 Archangielskiego Pułku oraz kawalerię kozacką. Rosjanie mieli też 2 działa 9-funtowe, czyli takie, Tomek, jeżeli się nie mylę, średniego kalibru, nie? Coś w tym deser. Skąd wiemy, że takie 9-funtowe, bo tutaj właśnie znaleziono pocisk z działa, z tej potyczki, która miała dzień wcześniej miejsce. Teraz powiem trochę o planie badań. Tak jak wspomniałem, badania przeprowadziłem ja, Tomek oraz pracownicy Muzeum Biłgorajskiego. Co wiedzieliśmy? Mieliśmy dokumenty związane z bitwą, bo prawie po każdej bitwie, jak ktoś coś napisze, tutaj nie było inaczej. Mieliśmy 2 raporty, Borelowskiego oraz Sternberga, czyli dowódcy oddziałów rosyjskich, ale one są takie dość płytkie, krótkie. Takie krótkie notatki. Najdłuższy raport jest pana kapitana Skłodowskiego. To jest szczegółowy przebieg bitwy. Pan Skłodowski, może się wam kojarzyć to nazwisko? Jeżeli się nie mylę, to był wujek pani Marii Curie Skłodowskiej. I on napisał dość obszerny raport z bitwy. Co my chcieliśmy z tymi dokumentami zrobić i z tym, co wiedzieliśmy? Mamy obecną mapę terenu, prawda? Chcieliśmy jakby... tutaj zaznaczyłem, może tego nie widać, bo trochę słaby mamy projektor dzisiaj, ale mniej więcej, jak wiecie, gdzie jest wzgórze Polak, to tam były nasze badania. Tutaj na czerwono zaznaczyłem, gdzie przeprowadzaliśmy badania. Chcieliśmy połączyć to, co było w dokumentach, z tym, co znajdziemy w obecnym terenie, czyli jakby połączyć przeszłość z teraźniejszością. Czyli jaki był spodziewany efekt? Odnalezione artefakty naniesione na aktualną mapę terenu pokażą nam przebieg bitwy. I dodatkowo wyznaczyliśmy sobie takie konkretne cele. Wiedzieliśmy z dokumentów niby jak to wyglądało, ale czy można ufać dokumentów, szczególnie jeżeli pisał je Polak. A to może pisał o Polakach lepiej niż o Rosjanach. To się nie ma co dziwić, nie? Więc chcieliśmy na podstawie znalezisk ustalić, jakie były pozycje wyjściowe polskich i rosyjskich wojsk, jakie były lokalizacje artylerii rosyjskiej, gdzie były szarże kawaleryjskie, bo wiemy, że były z dokumentów, jakie były kierunki ognia piechoty polskiej i rosyjskiej, jakie były kierunki ognia artylerii rosyjskiej i na końcu, jeżeli by nam się to udało, gdzie doszło do walki wręcz, bo no nie oszukujmy się, w takich bitwach też dochodzi do walki wręcz, to nie jest tylko strzelanie do siebie z daleka. Tak jak już na samym początku Konrad wspomniał, 20 lat temu takie podejście było dość nowatorskie, ale to nie ja wymyśliłem od razu mówię, to wymyślili ludzie ze Stanów, badając bitwę pod Little Bighorn, czyli bitwę kawalerii amerykańskiej z Indianami, można by powiedzieć. I jeszcze w latach 70. wymyślili taką metodę fired versus dropped bullet, czyli inaczej mówiąc wystrzelona versus upuszczona kula, czy pocisk. Dzięki temu można określić, jeżeli upuścimy pocisk, a pamiętajmy, że wtedy karabiny były jeszcze ładowane tak. To nie były te zamki, co już teraz wszyscy kojarzą.
Wtedy żołnierz musiał wziąć gotowy pocisk, które przed chwilą widzieliście na zdjęciu. To były pociski dokładnie używane też pod pana Sówką, z ładunkiem prochowym. Wsadzić od góry, upchać to, dopiero przymierzyć i strzelić. Dlatego dużo tych pocisków gubili w ferworze walki. I w ten sposób można było ustalić, gdzie przebiegała linia na przykład polskiej czy rosyjskiej piechoty. Te wystrzelone pociski pokazują nam kierunki ognia, prawda? A wystrzelony pocisk, to zresztą zobaczymy niedługo, wygląda inaczej niż taki, który jest upuszczony, bo on uderza i zmienia kształt. Dodatkowo patrzyliśmy jeszcze na badania robione w Zjednoczonym Królestwie, w Anglii konkretnie, przez dwóch panów, którzy też napisali książkę na początku lat 2000 o badaniach pól bitewnych. No, ale jak to przed chwilą było mówione, nie można sobie tak pójść i kopać, gdzie się chce. To nie jest w porządku. I tak jak było mówione, nawet archeolodzy muszą mieć takie pozwolenia. Więc my, grzecznie, stosując się do prawa, uzyskaliśmy najpierw zgodę od gminy Tereszpol na badania na terenie dróg oraz nieużytków oraz później konkretnie od pana Wiesława 20 lat temu pojechaliśmy do Zamościa i na rynku w biurze dostaliśmy pozwolenie na przeprowadzenie tych badań. Także jak ktoś ma wykrywać, a pewnie tu są tacy, co mają wykrywać, to najpierw jedźcie po to pozwolenie, a potem dopiero kopcie, bo odwrotnie może być problem. Co jeszcze nam było potrzebne? Tak zwany po angielsku Total Station, po polsku to się chyba nazywa dalmierz, czyli urządzenie, dzięki któremu mogliśmy nanosić znaleziska na mapę. To zresztą będzie zdjęcie, na którym będzie pokazane, jak to wygląda. Oprócz tego, wiadomo, wykrywacze metalu, sprzęt do kopania, aparaty, krótkofalówki, no bo to są duże odległości. To nie mogło być tak, że Tomek stał tam przy tym dalmierzu, a ja się Tomek! Dałem do niego. Tylko musieliśmy gadać przez walkie-talkie. No i potrzebny był nam samochód i benzyna, wiadomo, bo jeździliśmy z Biłgoraja codziennie pod pana Sówkę. No nie jest to daleko, no ale jak tak codziennie się pojeździ, a jeździliśmy dużym Fiatem, to tak paliło 10 na 100 co najmniej, jak nie 15, to trochę to kosztowało. Poproszę. O, to jestem ja, 20 lat temu. Jak widać, nic się nie zmieniłem. I stoję przy tym dalmierzu i właśnie nanoszę jakieś tam znalezisko na mapę. Robiliśmy to przez cały lipiec 2003, a cały sierpień w muzeum, które było jeszcze pod urzędem miasta, pisaliśmy raport, robiliśmy zdjęcia wszystkiego i tak dalej. Trochę to zajęło. Ale jak się jest studentem, to się ma czas. Poproszę następny slajd. I teraz powiem o tym, co znaleźliśmy. To jest przykład pocisków, jakie znaleźliśmy. Poproszę następny. No i takie podsumowanie. Mam nadzieję, że to widać. Co znaleźliśmy, jeżeli chodzi o pociski? Na pewno związane z bitwą. Najwięcej znaleźliśmy pocisków typu minie. To są pociski używane przez rosyjską piechotę. I one wszystkie były wystrzelone. Czyli tak pomału zaczynaliśmy rozumieć, że kurczę, no nie znaleźliśmy ani jednego pocisku rosyjskiego, który byłby opuszczony. Wszystkie są wystrzelone. Znaleźliśmy tylko 5 pocisków Lorenz, czyli Lorenz to był system używany przez powstańców, austriacki system pocisków, które przed chwilą zresztą widzieliście na poprzedniej prezentacji i znaleźliśmy je upuszczone, żadnego wystrzelonego. Czyli znowu, dobra. Czyli szukamy, najprawdopodobniej szukaliśmy na terenie, w którym... straciliśmy prezentację. Nie straciliśmy. Znaleźliśmy trochę innych systemów też broni, pocisków. Tutaj po kolei wylistowałem, ale nie będę przez wszystkie przechodził. W każdym razie większość z nich była wystrzelona i należała do Rosji. Poproszę następny. Tak jak mówiłem, Rosjanie mieli też artylerię, dwa działa,
i z tego, co znaleźliśmy, wynikało, że strzelali do naszych karpaczami. Czyli to były takie, jak sobie, nie wiem, wyobrazicie kiść winogrona. To był taki pocisk, w którym było kilkanaście, nawet kilkadziesiąt takich kulek, które leciały, uderzały na przykład w drzewo albo rozrywały się nad piechotą i spadały w dół, rażąc polską piechotę. I takich pocisków o różnych kalibrach, czy w różnych średnicach, znaleźliśmy w sumie 54. Wszystkie były wystrzelone. Teraz, tak jak mówię, jak odróżnić te znaleziska? Skąd my wiedzieliśmy, że ten pocisk to był akurat rosyjski, a tamten to był polski? No, to wiedzieliśmy już wcześniej z literatury, jakiej broni używali Rosjanie, a jakiej powstańcy. I tu macie przykład karabinu rosyjskiego, wyposażonego w standardowy bagnet. Jakbyś kliknął raz, to zobaczymy, że... O, ja zobaczymy, bo animacja nie działa. Ale tam by się pokazał pocisk, jaki był wystrzeliwany z tego karabinu. A po prawej stronie był karabin Lorenz i też by się pokazał pocisk, jaki był wystrzeliwany z Lorenza. Dobra, to poproszę następny. Tutaj mamy też przykłady broni krótkiej. Rewolwer Lefouche, chyba się to tak czyta. To był mega zaawansowany pistolet, jak na tamte czasy, bo to już był rewolwer, czyli nie ładowany od góry, tylko można było tak strzelić, nie jak kowboje później. A skąd wiemy, że był w użyciu? Bo znaleźliśmy od niego pocisk wystrzelony. Czyli najprawdopodobniej był to Rosjanin, ale mógł też być równie dobrze i oficer powstańczy, który miał taki pistolet. A tu po prawej mamy pistolet rosyjski i tu znowu, gdyby działała nam animacja, to by się pojawiły rodzaje pocisków, jakie pasowałyby do tej broni. Jakie inne znaleziska godne uwagi? No bo wiadomo, nie znaleźliśmy tylko rzeczy z samej bitwy. Znaleźliśmy też rzeczy z zupełnie różnych okresów. Dużo było podkówek, guzików, sprzączek, monet, ale co ciekawe, znaleźliśmy też grot strzały średniowieczny, grot włóczni też średniowieczny oraz ostrze kamienne. Teraz każdy, kto ma wykrywacz, to mnie zapyta: Seweryn, jak ty znalazłeś ostrze kamienne wykrywaczem metalu? Ano tak, że to była puszka po piwie i pod tą puszką po piwie całkiem niechcący, jak kopnąłem głębiej, wyszło nam ostrze z kamienia. Okej. Okay. Czyli z tych celi, o których wspomniałem wcześniej, prawda? Mieliśmy konkretne cele, które chcieliśmy ustalić, co nam się udało, co się nie udało. Czyli czy ustaliliśmy lokalizacje wyjściowe pozycji wojsk polskich i rosyjskich? No, tylko powstańczych. Nie znaleźliśmy w ogóle pozycji wyjściowych wojsk rosyjskich. Czy znaleźliśmy lokalizację artylerii rosyjskiej? Nie. Czy znaleźliśmy linię szarży polskiej i rosyjskiej kawalerii? Tak. Mniej więcej wiemy, gdzie ona poszła. Poszła wzdłuż lasu. Jak tam pojedziecie na wzgórze Polak, to ta linia lasu niewiele się zmieniła. Można sobie to jakoś tam wyobrazić. Jakie były kierunki ognia polskiej i rosyjskiej piechoty? Tylko rosyjskiej. Tak jak mówiłem, nie znaleźliśmy wystrzelonych polskich pocisków, ale rosyjskich znaleźliśmy bardzo dużo. Kierunki ognia artyleryjskich, tak, znaleźliśmy te 57 pocisków kartacznych, jak pamiętacie. No i lokalizacji miejsc, do których doszło walki, wręcz nie. Nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć do końca. Dlatego też można by te badania kontynuować. To prawda, minęło 20 lat, ale jakby kto śmiał czas, to można próbować. I tak na koniec chciałem jeszcze powiedzieć, jak to dzisiaj jest upamiętnione, ta bitwa. Jakie są perspektywy może związane z... No to takie moje marzenia sprzed 20 lat, ale powiem o nich. Jakie są perspektywy dla rozwoju turystyki związanej z bitwą pod Pomysłówką? Poproszę następny. Jak to się robi w USA? Ja miałem okazję być w USA parę razy i tam
Zwiedzałem jedno pole bitwy z czasów wojny secesyjnej, czyli to jest mniej więcej, a nawet chyba ten sam rok, czy lata, jeżeli chodzi o konflikty. I tam to polega na tym, że na polu bitewnym wyjaśnia się taktykę, ruchy wojsk i chronologię bitwy w ten sposób, że dokładnie w tym miejscu, gdzie się coś działo, stoi, nie wiem, tablica, na której jest powiedziane, co się tu wydarzyło, i jest ścieżka edukacyjna, którą się człowiek porusza, jest kolejna tablica i tu się coś działo i tak dalej, prawda? Ja sobie tak pomyślałem, że pod pana Sówką można by zrobić coś takiego. Dużo fajniej się tak, moim zdaniem, zaczyna rozumieć dany konflikt, daną bitwę, jeżeli się to, że tak powiem, organoleptycznie dotyka prawie, że tego, a nie czyta to na telefonie, prawda, czy w książce. Poproszę następny. Tu też chyba musimy wyjść z prezentacji, bo nie widać wszystkiego. Co mamy dzisiaj? Mamy dzisiaj pomnik pod pana Sówką na wzgórzu Polak. Tam mamy, tam wspominamy 54 powstańców, którzy albo zginęli w samej bitwie, albo po bitwie. Umarli znam kilka dni po bitwie. Mamy też pomnik zwierzyńca, o którym mówiłem. Tam też jest pomnik, w którym upamiętniamy majora Niary, czyli Węgra, który walczył za naszą wolność pod pana Sówką. Poproszę następny. Mamy też w Krakowie, w dzielnicy Salwator. Nie wiem, czy ktoś miał z was okazję tam być. Jest ulica pana Borolewskiego, dokładnie. Jest też tablica na tej ulicy, która jego upamiętnia. Co moglibyśmy mieć dzisiaj tutaj w Biłgoraju, czy w powiecie biłgorajskim? Obecnie teren bitwy ma wielu właścicieli, ale w tym miejscu, gdzie mamy już pomnik, można by zrobić platformę widokową, żeby no, łatwiej można, to też i tam tak jest super widok, ale można by jeszcze trochę to podnieść i żeby widać było całe pole bitwy. Dodatkowo dostępnymi drogami gminnymi, a tych dróg tam trochę jest, można by zrobić taką właśnie ścieżkę edukacyjną, o której mówiłem, którą miałem okazję zobaczyć w Stanach Zjednoczonych. I nie wiem, czy tam jeszcze ten TGR jest, ale jak 20 lat temu to pisałem, czy robiliśmy te badania, to tam były takie opuszczone budynki, gdzie można by zrobić taką wystawę, jaka jest na przykład przy gdzie? Cmentarzu w Osłuchach. Też macie tam budynek, nie wiem, czy mieliście okazję tam być. Tam też jest bardzo fajna wystawa. Coś podobnego można by zrobić pod pana Sówką i pokazać te znaleziska nie tutaj w muzeum, chociaż tutaj super, że są pokazane, ale pokazać je na przykład dokładnie tam, gdzie się to działo. I finalnie sobie pomyślałem, że w Biłgoraju można by ufundować tablicę upamiętniającą Lelewela, bo przecież on tutaj walczył i tu parę dni później niestety zginął. Bo jego oddział, tak, wygrał pod pana Sówką, ale trzy dni później, niestety ten sam Sztenberg, jeżeli się nie mylę, i jego wojska otoczyły oddział Lelewela i zniszczyły. Także Lelewel, no krótko, cieszył się zwycięstwem pod pana Sówką. Albo można by też nazwać ulicę jego imieniem, albo na przykład pułkownika Cieszkowskiego. Jest? No to super, że jest. Bardzo fajnie. Cieszę się. Także dziękuję bardzo. Jeszcze raz bardzo mi miło, że zostałem tutaj zaproszony i bardzo mi też miło, że są przyjaciele mojego taty, których naprawdę nie spodziewałem się, że tu będą. Także dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za ten rocznicowy wykład, ponieważ minęło 20 lat od tych badań, ale mamy również 160 lat od powstania styczniowego. I teraz zapraszam panią Anię Jączek z jej wystąpieniem na temat traktu tarnogrodzkiego. Anna Jączek. Jestem ogromnie wdzięczna za to, że dostałam możliwość zaprezentowania wyników badań przeprowadzonych w Tarnogrodzie, w których miałam swój skromny udział.
Tarnobrzeg to niewielkie miasto usytuowane nieopodal południowej granicy województwa lubelskiego. Nie było przedmiotem badań archeologicznych prowadzonych na większą skalę dotychczas. Jednak miasto lokowane w 1567 roku za panowania Zygmunta Augusta ze swoim ciekawym usytuowaniem i znakomicie zachowanym pierwotnym układem zabudowy wydaje się stanowić cenny obiekt do badań nad zabytkami urbanistyki, czyli wszelkimi reliktami działalności osadniczej, takimi jak udziały własnościowe, funkcjonalne i układy komunikacyjne. Niepowtarzalna szansa rozpoznania pozostałości kryjących się pod powierzchnią ziemi nadarzyła się wiosną 2021 roku podczas przebudowy drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku drogi biegnącym od Biłgoraja do granicy województwa lubelskiego, przechodzącym tym samym przez całą długość Tarnogrodu z północy na południe główną arterią drogową w ogólnym zarysie pokrywającą się z drogą stanowiącą trzon historycznego układu komunikacyjnego. Niemniej jednak odkrycie na terenie miasta miejscami znakomicie zachowanych reliktów drewnianego moszczenia wywołało spore zaskoczenie, ponieważ otoczenie współczesnych dróg na ogół jest już silnie przekształcone, a ślady starych nawierzchni najczęściej uległy zniszczeniu przy wcześniej realizowanych budowach. Podczas prac pozyskano bardzo liczne i różnorodne zabytki ruchome, przybliżające nam życie dawnych mieszkańców miasta i sposób użytkowania samych dróg. Osiągnięcie tego celu w dużej mierze jest zasługą zaangażowanych w badania archeologiczne pasjonatów miejscowej historii działających w grupie Eksploratorzy pod patronatem Tarnogrodzkiego Towarzystwa Regionalnego. Na pierwsze ślady drewnianego moszczenia natrafiono na głębokości zaledwie 60-80 cm od poziomu współczesnej nawierzchni drogi na odcinku drogi prowadzącym od rynku w kierunku północnym i wychodzącym niegdyś na targ do Biłgoraja. Kolejnych odkryć dokonano na sukcesywnie odsłanianych odcinkach drogi na południe od rynku. Ostatecznie ustalono, że stosunkowo ciągła warstwa drewnianego moszczenia znajdowała się na odcinku aż 70 metrów na ulicy Partyzantów w pobliżu kościoła parafialnego oraz o bliżej nieokreślonym przebiegu na odcinku 320 metrów na południe od rynku pomiędzy nim a kościołem filialnym pod wezwaniem Świętego Rocha znajdującym się 550 metrów od południowej pierzei rynku. Na pojedyncze elementy belek natrafiono nawet do 200 metrów za tym kościołem. Niestety na ulicy 1 Maja wykopy szerokopłaszczyznowe, w których udało się uchwycić w szerszym kontekście relikty dawnej drogi, prowadzono wyłącznie w ograniczonym zakresie. Z obserwacji wyłączony był także odcinek biegnący przez całą długość rynku, gdzie prac pogłębienia wykopu nie prowadzono. Droga zbudowana była zazwyczaj z cienkich rzedzi układanych w poprzek drogi, na podłużnych, podwójnych rzedziach pełniących funkcję legarów. Rzędzie rejestrowano grubsze wałki pni. Końce rzędzi nosiły ślady ukośnego zaciosania. Niektórych widać też ślady wyciosanych zagłębień służących do dodatkowego spajania konstrukcji. Niekiedy całość uzupełniano pojedynczymi otoczakami, ułamkami cegieł czy drobnymi gałęziami. W niektórych miejscach zaobserwowano też ślady podbudowy stłucznia ceglanego czy węgla drzewnego. Szczególnie wyróżniał się jeden odcinek, który miał długość zaledwie kilku metrów, a wykonany był ze starannie ociosanych, ściśle do siebie przylegających i dopasowanych masywniejszych belek prostokątnych w przekroju, długich na 380-440 cm. W niektórych z nich zaobserwowano gwoździe żelazne. Nigdzie natomiast nie zaobserwowano śladów kopów drewnianych. To jest ten sam odcinek, tylko złożony do dokumentacji rysunkowej, ponieważ prace były prowadzone etapami. Najpierw usuwana była nawierzchnia z jednego odcinka, jest nie potem drugiego. Co utrudniało w pewnym stopniu prowadzenie prac też.
Ostatecznie ustalono, że trakt miał szerokość 350 cm do 4 metrów. W najszerszym miejscu dochodził do 460 cm. Drewniane nawierzchnie mają swoją tradycję już od dawna w budownictwie polskim. Stosowano je we wczesnym średniowieczu, a wzmacnianie nawierzchni ulic na szerszą skalę rozpoczęło się pod koniec XIV wieku. Wykładano je nad obalami, danicami, rzadziej cięższymi rzadziami mocowanymi do legałów za pomocą kołków. Błotniste nawierzchnie traktów średniowiecznych i nowożytnych również były stabilizowane faszyną, moszem ceglanym i kamiennym. Niemniej sposób moszczenia dróg drewna utrzymywał się jeszcze długo w okresie nowożytnym. Drewniane elementy dróg stosowano nawet na XVII-wiecznych uliczkach. Najbliższe terytorialnie konstrukcje do tych, które odsunięto w Tarnogrodzie, datowane na XVII-XVIII wiek, odsłonięto także na uliczkach historycznego centrum Rzeszowa, na ulicy Grunwaldzkiej w Jarosławiu czy w Lublinie. Wydaje się, że można mówić o zasadniczo jednym poziomie moszczenia drogi, jednak trwałość materiału wymuszała zapewne dokonywanie częstych napraw, choćby doraźnych, czego dowodem są niespójności w konstrukcji, jak przytoczony właśnie lepiej zachowany odcinek drogi, czy miejscami zachowany układ warstwowy. Dlatego też jednoznaczne przypisanie drogi do określonego odcinka czasu jest problematyczne. W pasie ulic nie natrafiono na poziom nawarstwień dostarczających ewidentnie spójnych, odpowiadających wąskiemu odcinkowi czasu materiałów ruchomych. Z pomiędzy belek oraz tuż nad nimi pozyskano materiały liczne, ale mało przydatne do doprecyzowania chronologii. Są to przede wszystkim przedmioty żelazne, w tym najliczniejsze podkowy. Oczywiście podkówki do butów, wśród których unikatowe mogą być zabytki starsze, datowane nawet o początek XVIII wieku. Różnego rodzaju aplikacje, okucia, elementy zaprzęgu, wozów, przedmioty codziennego użytku, ozdoby, elementy ubioru i umundurowania oraz militaria datowane na XIX, początek XX wieku głównie oraz ułamki ceramiki liczne, rozdrobnione, nie dające podstaw do zrekonstruowania form najczęściej oraz liczne numizmaty. Mamy wśród najstarszych zabytków szelong, kreski Krystyny Wazurny, powszechnie spotykane szelongi Jana Kazimierza, monety emitowane za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, monety austriackie i rosyjskie z połowy XIX wieku i początku XX wieku. Najmniej trudności sprawia określenie początku funkcjonowania ulic w pasie obecnej drogi wojewódzkiej. Zmiany sieci dróg, które wykorzystywane były do wymiany handlowej, odegrały szczególną rolę w decyzji o lokowaniu Tarnogrodu. Poprzednio szlaki łączące Lublin ze Lwowem omijały omawiane terytorium, jednak w końcu XVI wieku ogólnie panująca tendencja rozwojowa osadnictwa sprawiła, że większe znaczenie zyskało się dla położonych na mniej uczęszczanych trasach, z których większość, jak Zamość czy Biłgoraj, zyskało w owym czasie prawa miejskie. Niewątpliwie ogromne znaczenie dla przebiegu samego szlaku i rozwoju Tarnogrodu odegrał Jarosław prężnie rozwijający się od XIV do połowy XVII wieku dzięki położeniu na skrzyżowaniu szlaków o znaczeniu nie tylko ogólnokrajowym, ale i międzynarodowym. Z przywileju lokacyjnego wydanego przez Zygmunta Augusta wiadomo, że ulice sięgają czasu założenia osady miejskiej, a ich przebieg w niezmienionej formie przedstawia plan Tarnogrodu wykonany w 1820 roku. Ulice znajdowały się w ciągu szlaku komunikacyjnego i handlowego biegnącego od południa, od Jarosławia i Leżajska do Księżpola i Goraja, w późniejszym czasie Biłgoraja na północy. Szlak ten na rynku krzyżował się z drugą z głównych ulic, wychodzącą w kierunku zachodnim na trakt do Bukowiny, a na wschodzie do Różańca bądź Kolchowa. Niestety w najstarszych opisach zabudowy miejskiej nie poświęcono uwagi charakterystyce stanu nawierzchni ulic. Wiadomo, że od powstania osady miejskiej aż do XIX wieku do wznoszenia budynków, w tym pierwszych świątyń i ratusza, wykorzystywano niemal wyłącznie drewno.
Możliwe, że tym samym budulcem posłużono się już wtedy przy stabilizacji nawierzchni dróg. Ponieważ złożony ruch pieszy i kołowy podczas dni targowych i jarmarku powodował stałe naruszenie wierzchni warstwy podłoża i dążenie kolei podczas niekorzystnych warunków panujących wiosną i jesienią, kiedy erozyjna działalność wód opadowych była szczególnie intensywna, przejezdność zapewne stawała się uciążliwa bądź wręcz nawet niemożliwa. O informacjach sytuacjach takich informują źródła pisane z roku 1770, kiedy mieszczanie uskarżali się do Rady Ekonomicznej na to, że woda spływająca z rynku wymyła rów, powodując osuwanie się budynków i blokowanie przyjazdu do kościoła. Charakter zabudowy sprzyjał ponadto pożarom, bardzo licznie nawiedzającym miasto od jego powstania aż do XIX wieku, co zapewne wymuszało obok wznoszenia nowych budynków zapewne też porządkowanie przestrzeni miejskiej i wznoszenie być może lub naprawę nowej nawierzchni. Z takich informacji, w źródłach pisanych ważniejszych w kontekście drogi, można przytoczyć sytuację z lat 50. XIX wieku, kiedy planowano miasto wyblokować, jednak zrezygnowano z inwestycji z powodu wysokich kosztów. Można z tej informacji jednak wywnioskować, że stan nawierzchni dróg w owym czasie nie przedstawiał się najlepiej, a jeśli stosowano wówczas moszczenie drewnem, to raczej nietrwałe i prowizoryczne. Zatem początków odsłoniętych pozostałości w większości należy upatrywać stosunkowo późno, w drugiej połowie XIX wieku bądź na początku nawet XX wieku, bo w takiej formie musiała dotrwać do I wojny światowej i lub nieco dłużej, o czym można wywnioskować z fotografii przedstawiających rynek w roku 1920, na którym wyraźnie widać drogę obwiedzioną rzędziami oraz sawami odwadniającymi oraz kładki i chodniki różnej konstrukcji. Niemniej nie należy zapominać o tym, że ślady drewnianej nawierzchni pochodzą z ważnego fragmentu miasta, jakim były jego główne ulice wychodzące niegdyś na dalekosiężny szlakiec, dający przez kolejne stulecia impuls do rozkwitu gospodarczego i kulturowego ośrodka. Odsłonięcie i wyeksplorowanie pozostałości pozwoliło zrekonstruować wygląd nawierzchni oraz jej zasięg, a także sformułować wnioski na temat przemian ulic oraz pozyskać liczne i różnorodne zabytki stanowiące cenne źródło informacji na temat kultury materialnej mieszkańców, a szczególnie cenną pamiątkę dla obecnych mieszkańców miasta. Badania pokazały, jak ważną rolę przede wszystkim archeologia może pełnić w studiach nad nowożytną urbanistyką niewielkich miasteczek poprzez uzupełnianie często lakonicznych danych zawartych w źródłach pisanych lub niejednokrotnie dostarcza podstawowych i jedynych informacji na temat takich zagadnień, jak poszczególne elementy zabudowy obecnie niewidoczne. Bardzo dziękuję za uwagę. Już sekundkę. Przepraszam za chwilę przerwy. Mam nadzieję, że korzystaliście chwilę wytchnienia. Nazywam się Grzegorz Mączka, jestem pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie. Tematem mojej prezentacji będzie archeologia lasów biłgrajskich. Stałym elementem krajobrazu otaczającego ludzi były i nadal pozostają lasy. Po pierwsze, obserwacja współczesnego ich użytkownika może sugerować, że środowisko leśne nie ulega większym przemianom. Po prostu młode drzewostan zastępuje stary. Nic tym bardziej mylnego, gdyż lasy zmieniają się nieustannie. W ciągu wieków przekształceniom ulegały nie tylko rozmiary, skład gatunkowy roślinności lub też natężenie oddziaływania, jakie wywierały na nie społeczności poszczególnych epok czy okresów. Badania historyczne, archeologiczne, a nawet etnograficzne potwierdzają, że w trakcie ostatnich tysiąca lat w różny sposób i na różną skalę ludzie oddziaływali na otaczające ich leśne środowisko. Przede wszystkim niedostatecznie dowodu, że tereny dzisiejszych lasów nie są obszarami, które były omijane przez pradziejowe, średniowieczne
lub nowożytnej społeczności. Skutkami leśnej antropopresji na przestrzeni dziejów były rozmaite, nie zawsze pozytywne. Dochodziło często do degradacji lasu poprzez nadmierną ich eksploatację, niszczenie pokrywy roślinnej, zmiany struktury wód gruntowych itd. Innym efektem antropopresji mogły być również zaburzenia funkcjonowania wielu gatunków zwierząt korzystających z dobrostanu lasu. Lasy były i nadal pozostają rezerwuarem wielu niezbędnych materiałów potrzebnych do ludzkiej egzystencji oraz prowadzenia gospodarki. Lasy dostarczały drewna, różnego rodzaju materiałów pochodzenia zwierzęcego, kości, skóry, mięsa, miodów, jak i również surowce i produkty niezbędne do funkcjonowania wielu gałęzi przemysłu. Węgiel drzewny, smołę, dziegieć, potasz, mazie, włókna, zioła. Nie był to jednak teren zaludniony. W głębi lasu, w miejscach, przy których odbywał się cykl produkcyjny, powstawały pracownie rzemieślnicze, smolarnie, maziarnie, huty, papiernie oraz przyległe do nich mniejszego rodzaju skupiska osadnicze. Bez wątpienia większe skupiska ludzkie na terenach obecnie zalesionych funkcjonowały, choć ślady po nich pozostają nadal nieuchwycone przez archeologów. Dowodem ich istnienia są rozsiane po lasach mogiły, między innymi pochówki związane z obrządkiem kurhanowym, które zakładano w mniejszej lub większej odległości od ówczesnych siedzib. Może przestanę tutaj czytać i Państwo trochę bardziej rozumie ten wykład. F5. Nie widzę. Aha, dobrze. Proszę spojrzeć na tę mapę. To jest mapa powiatu biłgorajskiego, w którym świetnie, doskonale że ilustruje wysoki poziom lesistości tego terenu. Teren jest pod tym względem wyjątkowy, jeśli chodzi o województwo lubelskie. Proszę zwrócić uwagę, że prawie 40% terenu właśnie pokrywają lasy. Co też dla archeologów to oznacza? Tutaj na tej ilustracji pokrótce są oznaczone stanowiska leśne, czyli takie, które zostały zarejestrowane na terenach pokrytych lasem. Te badania były od lat początków tej metodycznej akcji AZP w terenach leśnych były niezwykle trudne. Głównie z uwagi na dostępność i na utrudnienia wynikające z specyfiki lasów, czyli poszycie, listowie i dostępność trudna do terenu spowodowała, że do niedawna stanowisk archeologicznych, które były zarejestrowane w lasach, było niewiele. Były to zasób wyjątkowo skromny. Do niedawna w zasadzie na terenie powiatu było kilkanaście jedynie stanowisk, które znajdowały się na terenie lasów. Oto przykład takiego właśnie obiektu, który najczęściej spotykamy właśnie w terenach leśnych, gdyż penetracja archeologiczna najkrócej koncentruje się na postrzeganiu jedynie form, czyli czegoś, co się manifestuje w terenie. Do najliczniejszych grupy zabytków archeologicznych, które archeolodzy zarejestrowali w lasach, należą, jak Państwo widzicie, mogiły, które my nazywamy oczywiście kurhanami. Niestety stanowisk kurhanowych, których jest kilkadziesiąt na terenie powiatu, żaden z nich nie doczekał się dotychczas badań archeologicznych. Mówimy tylko o lesie, bo są oczywiście badania prowadzone poza kompleksami leśnymi na otwartych przestrzeniach eksploatowanych głównie rolniczo. To jest przykład stanowiska w Gilowie, gdzie w lesie znajdują się, tutaj jak widać, cztery obiekty, które my, archeolodzy, określamy jako domniemane kurhany, gdyż poprzez ich obserwacje ustaliliśmy, że posiadają one cechy wskazujące na antropogeniczne pochodzenie. Te ilustracje prezentują, w jakim stopniu tereny powiatu biłgorajskiego, tereny ziemi biłgorajskiej w ciągu ostatnich, przynajmniej tyle, na ile możemy to badać poprzez
korzystając ze źródeł kartograficznych, historycznych, tereny te były bardzo zalesione. Ten stan w zasadzie nie zmienił się do czasów tam współczesnych, choć jak mówiłem na początku, tereny do niedawna te były bardzo trudne do penetracji przez archeologów, dlatego tych starowisk było dotychczas niewiele. Oto przykład, czyli w zasadzie tym przełomowym momentem dla badania obszarów leśnych stała się tak zwana metoda teledetekcyjna, w której wykorzystywane są dane pozyskiwane z skaningu laserowego z pułapu lotniczego. To jest to przykład obrazu lotniczego obszaru zalesionego, gdzie, na którym przeprowadzono pomiary właśnie skaningu laserowego lotniczego, który owocuje rozpoznaniem, odtworzeniem ukształtowania terenu z bardzo dużą dokładnością, na którym już nie ma szaty roślinnej, nie można wyliczyć, eliminujemy ją z obrazu. To jest przykład tego samego motywu, który przed chwilą się pojawił, a widzimy, jaką różnorodnością, jaką bogactwem, jakim bogactwem charakteryzują się właśnie tereny zalesione, szczególnie tutaj na ziemi biłgrańskiej. Najciekawszym i właściwie najliczniejszą grupę zabytków, które właśnie rejestrujemy dzięki tej metodzie teledetekcyjnej, są kurhany. Pojedyncze lub też ich większe skupiska, którą my, archeolodzy, określamy jako cmentarzyska kurhanowe. Oto kilka przykładów tego typu obiektów, które zostały właśnie zarejestrowane w lasach. Mamy tutaj dwie, na górze, ten górnej ilustracji, dwa kopce przecięte leśną drogą. Poniżej jeden pojedynczy, który na szczęście uratował się dzięki temu, że no, w zasadzie niewiele brakowało, gdyż te linie, te bruzdy, które widzicie Państwo, to jest już intensywnie prowadzona gospodarka leśna. Tutaj typowe, widać też typowe cechy takich obiektów, które widzimy na tak zwanym lidarze, czyli mamy wzniesienie otoczone takim rowkiem charakterystycznym dookolnym, który prawdopodobnie był miejscem, z którego pozyskiwano materiał ziemny do usypania tych obiektów. Oto kilka jeszcze innych przykładów, gdzie widzimy właśnie charakterystyczne dla nas, dla archeologów, obiekty mogiłowe, które spotkać można w lasach biłgrajskich. Oto też przykład bardzo ciekawych obiektów, które można samodzielnie odnaleźć w tej gęstwinie leśnego krajobrazu. Tutaj mamy w miejscowości Szopowe w gminie Józefów, właśnie przy drodze. Niewielkim kosztem i niewielkim staraniem można te obiekty samodzielnie odnaleźć w lesie. O tym, jak Państwu może pomóc nasze opracowania, to zaraz jeszcze wspomnę kilka słów, ale troszkę później. Jak te obiekty wyglądają w terenie, tutaj właśnie widać. Mamy dwa obiekty kurhanowe. W zasadzie one się charakteryzują dosyć łatwą formą, chociaż niewprawne oko ma trudności z ich wyróżnieniu. Tak naprawdę, właśnie tutaj widać formy, które my określamy jako mogiły kurhanowe. Na tej mapce zilustrowałem przykład obszaru, na którym występuje dosyć silne zagęszczenie tego typu obiektów, które rozsiane są po lasach właśnie na terenie Nadleśnictwa Józefów i Zwierzyniec. Tutaj widzimy to w obrębie miejscowości tam Długi Kąt, Górnik, Majdan Kasztelański, Majdan Napierski, Szopowe w gminie Józefów. Dla osób, które chciałyby ten temat zgłębić i poznać trochę więcej tych obiektów i ich, gdzie dokładnie się znajdują i jaki jest stan wiedzy na ich temat, odsyłam do publikacji, która została wydana całkiem niedawno staraniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Lubelskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie pod tytułem Kurhany na Roztoczu. Ta publikacja zawiera właśnie katalogowe ujęcie wszystkich znanych stanowisk kurhanowych, głównie
tych, które całkiem niedawno zostały zarejestrowane w wyniku właśnie stosowania metody teledetekcyjnej. I dla osób, które są bliżej zainteresowane, odsyłam do naszej strony urzędowej Urzędu Konserwatorskiego. Tam można pobrać publikacje w formie PDF, a dla szczególnych tutaj osób mam kilka egzemplarzy. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to chętnie je oddam. Jednym z ciekawych, z takich mało znanych obiektów, które występują dosyć licznie w lasach, rozsiane są oczywiście po terenie całej Polski, ale ziemia biłgorańska pod tym względem jest miejscem wyjątkowym, dlatego że duża ich ilość występuje w zasadzie na terenie województwa lubelskiego, właśnie na terenie lasów biłgorańskich i w okolicy Włodawy. Ten obiekt, który Państwo widzicie, to jest Mielesz. Mielesz jest to obiekt, właściwie takie urządzenie, które służyło do pozyskiwania węgla drzewnego. Konstruowało się go w ten sposób, że układało się stos fragmentów drewna w taką właśnie taki stos, obsypywało się ziemią, darnią, po czym od wewnątrz się go podpalano i poprzez suchą destylację uzyskiwano węgiel drzewny. Takich obiektów na terenie powiatu biłgorajskiego jest blisko 500. Oto tutaj na tej ilustracji widać, jak te formy manifestują się w terenie. Chociaż muszę uprzedzić Państwa, że obiekty te są w lesie bardzo trudne do dostrzeżenia, gdyż w zasadzie relikty pozostałości mielerzy mają kształt owalnych, bardzo płytkich, płaskich, takich lekkich wzniesień. Jak ktoś niewprawny będzie miał bardzo duże problemy, żeby je odnaleźć. Ale tutaj, proszę Państwa, widać, jak te obiekty są rozsiane w jednym z nadleśnic, właśnie na leśnictwie Józefów i Zwierzyniec w okolicach Górecka Kościelnego. Faktycznie tych obiektów jest bardzo dużo. Te obiekty występują tylko i wyłącznie na terenach zalesionych. No, z uwagi na specyficzny związek produkcji węgla drewnego, czyli mielerzy z lasami, te obiekty właśnie lokowane były i tylko w lasach były urządzane. Innym ciekawym śledztwem takim archeologicznym, który obserwujemy w lasach, choć równie jak mielerzy trudno obserwowalnym, są pozostałości rolniczej, która manifestuje się tutaj takimi bruzdami lub też miedzami, które pozostawały po uprawie rolnej, ale tereny te w przyszłości zostały zajęte przez las. Ten temat dotyczący znalezisk luźnych w lesie, myślę, że jakoś tak krótko omówił mój kolega, więc nie będę się rozwodził. Nadal na terenach leśnych znajduje się spora ilość zabytków luźnych, które pozyskiwane są zarówno w takich przypadkowych okolicznościach, podczas spacerów, jakiejś penetracji, lub też i to, co jest ostatnio bardzo często spotykane, poprzez działalność poszukiwaczy z użyciem detektora metali. Najczęściej teraz ostatnio na szczęście grupa tych poszukiwaczy, którzy wykonują te poszukiwania zgodnie z literą prawa, jest coraz więcej pozwoleń jest wydawanych ostatnio na tle innych lat naprawdę imponującej ilości i efekt ich pracy poszukiwaczy jest bardzo, bardzo ciekawy. Dzięki ich badaniom pozyskiwaliśmy bardzo bogatą kolekcję różnych przedmiotów. To jest tylko ilustracja, jedna z wielu. Kolega pokazywał więcej, także liczę, że ten dzisiejszy wykład też Państwu przybliżył kwestię, jak formalnie prowadzić takie poszukiwania. Nie chcę tych już przedłużać. Tak,
pokrótce chciałem tylko omówić te badania w Lasach Biłgorajskich. Jeszcze raz odsyłam zainteresowanych do tej publikacji Kuchenna Roztoczy. Tam Państwo znajdziecie więcej informacji szczegółowych o wszystkich odkryciach tego typu obiektów na terenie powiatu. Dziękuję serdecznie i oddaję mi to proszę. Bardzo dziękujemy za ciekawą prelekcję. No cóż, proszę Państwa, powoli dobrnęliśmy do końca. Bardzo dziękuję prelegentom, bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za udział, prelegentom i za bardzo ciekawe wykłady. A teraz stwierdzę, że mam nadzieję, iż to, co zostało dzisiaj przedstawione, będzie motywacją do jeszcze większego zainteresowania archeologią. Mamy satysfakcję, mamy radość, że mogliśmy zorganizować tą konferencję i zatem do miłego zobaczenia, mam nadzieję, za rok, a już może następne wydawnictwa na ten temat. Zapraszam teraz wszystkich prelegentów tutaj przed scenę. Wszystkich prelegentów, proszę bardzo. Jeden prelegent, pan Koman, już musiał wybyć, pojechał, ale otrzymał to wszystko, co Państwo zaraz otrzymacie. Zapraszam serdecznie. Proszę, proszę, uprzejmie. Zapraszam Pani Anno. Jeszcze raz przy całym gremium, trochę już zawężonym, bo szkoły też mają swój czas, a konferencja trwa, chociaż nie przedłużyliśmy za bardzo. Bardzo jeszcze raz Państwu dziękuję w imieniu swoim, ale też Pana Starosty i Pani Poseł. No niestety Pan Starosta w wyniku obowiązków bieżących musiał nas opuścić i Pani Poseł mnie również upoważniła w imieniu właśnie tych patronów honorowych, Pani Poseł, Pana Starosty, mam zaszczyt i honor Państwu podziękować i wręcz symbolicznie dyplomy od Pana Starosty, który to dyplom Pana Starosty podpisał on i ja, moja skromna osoba, i od Pani Poseł, i od Pana Starosty takie podarunki smakołyki i od nas książeczki. To jest teraz... pan kolega Konrad Kruchecki. Dziękuję, Konrad, za wszystko, za organizację, za wykład. Wszystkiego dobrego. Brawa. Pani Anna Jączek, tak? Pani Anna Jączek, dziękuję bardzo za piękny wykład, za to, że Pani nas odwiedziła i zapraszamy na przyszły raz. Dziękuję bardzo. Pan Seweryn Kosmala, też w imieniu Pana Starosty, Pani Poseł, swoim dziękuję za udział, za fajną prelekcję, za udział i zapraszamy z tego Krakowa jak najczęściej. Dziękuję bardzo. Czekamy na dalsze. Pan Grzegorz Mączka również, dziękuję bardzo za wszystko i za wykład. I za udział i zapraszamy do nas. Bardzo nam miło Pana gościć. Proszę pozdrowić współpracowników na czele z szefem. Tam ciągle się ubiegam o środki. W tym roku. Wypada mi wkroczyć powodzenia. Tak, dziękuję bardzo. I Pan Jerzy Kuśnierz. Bardzo dziękuję również za wykład, za udział, za przybycie. No i bardzo nam miło Pana było gościć i czekamy na przyszły raz. Proszę Państwa, pozwólcie teraz, media proszę, fotografów. Zrobimy sobie zdjęcie wspólne. Panią dyrektor zapraszamy również. Zapraszamy Panią dyrektor. Zapraszamy Panią dyrektor. Staniemy tak po bocznicach Państwa.
Czy już? Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do Znałowia. Dziękujemy.